Dzień dobry, witam wszystkich Państwa, szczególnie naszych szanownych prelegentów na debacie o przyszłości globalizacji. Chciałabym również serdecznie podziękować Instytutowi Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, który jest patronem merytorycznym naszej debaty. Chciałabym również przypomnieć, że Nowa Konfederacja jest fundacją i głównym źródłem jej funkcjonowania są darowizny, dlatego serdecznie zachęcam do wsparcia za pośrednictwem chociażby naszej świnki konfederatki trzymanej przez prezesa Radziejewskiego. I oddaję głos panu Witwickiemu. Dzień dobry. Chciałbym zaprosić gości, którzy mogą już w zasadzie chyba usiąść. Tytuł naszego dzisiejszego spotkania: Globalizm, koniec czy nowy początek? Zapraszam. Ja będę siedział tutaj, więc proszę. Profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog Kancelaria Prezydenta, doradca. Marek Tatała, Forum Odpowiedzialnego Rozwoju. A dlaczego powiem? Okej, przepraszam. Stefan Sękowski, Nowa Konfederacja. Bogusław Bławat, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. I Olaf Osica, Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości. Ja, ponieważ pojawiłem się tutaj właściwie ze świata newsów, to chciałbym też tak trochę newsowo zacząć. Mieliśmy wczoraj porozumienie, duży krok, Macron i Merkel porozumiały się. Będzie budżet strefy euro. Pytanie, co na tym odcinku globalizmu to oznacza? Sękowski. O, może mam dostać mój mikrofon. Jeszcze tylko mam przypomnieć, taka uwaga czysto techniczna, ale takimi rzeczami też się zajmuję. Proszę mówić głośno do mikrofonu, bo inaczej widzowie tam po drugiej stronie nie będą nas słyszeć. Na początku trzeba zdać sobie sprawę z tego, że to porozumienie jeszcze nie znaczy, że będzie coś takiego jak wspólny budżet państw strefy euro. To jednak nie zależy tylko i wyłącznie od Niemiec i Francji, mimo że wiadomo, że Niemcy i Francja to są takie dwa państwa w dużej mierze rozgrywające w Unii. Natomiast patrząc na to z punktu widzenia takiego globalnego, to z jednej strony bierze się to na pewno z problemów wewnętrznych Unii Europejskiej, kwestii imigracji, kwestii państw południa, ich problemów, ale także tego, że państwa Unii Europejskiej, przynajmniej część państw, stara się konsolidować w związku z tym, że ostatnio za prezydentury Donalda Trumpa Stany Zjednoczone zaczynają prowadzić bardzo agresywną politykę w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych i jeżeli chodzi oczywiście o chociażby kwestie ceł, tutaj zdecydowanie Unia Europejska, na przynajmniej część państw, które zauważa w większym stopniu niż inne ten problem, stara się konsolidować. Unia Europejska to jest taki specyficzny twór, który z jednej strony kojarzy nam się z globalizmem, z globalizacją, ponieważ rzeczywiście Polska, wstępując do Unii Europejskiej, oddała część swojej suwerenności, ale z drugiej strony działo się to po to, żeby odpowiedzieć jakoś na problemy globalne, na globalizację właśnie, ponieważ jakby wspólnie można więcej, ten głos jest bardziej słyszalny i siła jest większa. Także jakby w tym kontekście na pewno to ma znaczenie jako pewna odpowiedź na globalne problemy. Natomiast mamy w tej chwili taką sytuację, że nasza dyskusja wokół tematu numeru, w którym zadajemy sobie pytanie, jak uratować globalizację. Pytanie to już jakby w jakiejś mierze wskazuje na pewne pozytywne podejście do globalizacji, przynajmniej w pewnym zakresie. I tak?
rozumiem, rozpędzam się, ale oczywiście mam się streścić, tak? Czy mogę jeszcze, że tak powiem, wypowiedź swoją rozwinąć. Więc jakby no, w tej chwili jest trudno w ogóle mówić o obronie globalizacji. Właściwie trzeba zauważyć to, że globalizacja przeżywa ewidentny kryzys i to w dużej mierze ze względu na to, na działania państw, które do tej pory w dużej mierze na niej korzystały i były jej propagatorami, jak chociażby Stany Zjednoczone. No jakby w tym momencie ktoś, kto występuje jako obrońca globalizacji, no może wydawać się trochę takim człowiekiem nie z tej epoki, ponieważ tak na dobrą sprawę tutaj Stany wprowadzają cła, tutaj Unia Europejska czy Chiny odpowiadają, znowu Stany zaczynają odpowiadać jeszcze bardziej, to się zaczyna nawarstwiać i niewykluczone, że już niedługo będziemy mogli mówić o jakiejś wojnie celnej. Niektórzy już mówią o wojnie celnej, a niektórzy mówią, że ona dopiero nadejdzie, że to, co mamy w tej chwili, to jest mały pikuś. A jednak wydaje się, przynajmniej mi, że globalizacji warto bronić ze względu na to, że tutaj padnie parę takich komunałów, zbliża ona ludzi do siebie dzięki handlowi, wzmacnia konkurencyjność gospodarki, przedsiębiorstw, dochodzi do rozwoju technologicznego. Także Polska w dużej mierze skorzystała na otworzeniu się po 1989 roku. Oczywiście miało to otwarcie także swoje minusy. Natomiast no, bylibyśmy w zupełnie innym miejscu, gdyby do tego otwarcia nie doszło, jakby robiąc taki publicystyczny bilans. No i teraz jest pytanie, skoro wydaje się, że jest tak dobrze, bo nie tylko Polska korzystają także państwa trzeciego świata na tym, mimo że no, także dochodzi do różnych patologii, no to dlaczego z drugiej strony dochodzi do takiej krytyki globalizacji i to nie tylko krytyki publicystycznej czy naukowej, ale także jak widać odpowiedzi politycznej. Wydaje się, że dlatego, że właśnie troszeczkę w tym hura optymizmie globalizacyjnym zapomnieliśmy o tym, że wymiana handlowa, współpraca gospodarcza odbywa się w pewnej przestrzeni, według pewnych reguł i nie ma czegoś takiego jak uniwersalny kod reguł, według którego to wszystko ma się rozgrywać. Tymczasem międzynarodowi gracze jakby zachowują się trochę tak, jakby było oczywiste, że one istnieją. I jakby w ramach tego procesu rozwoju globalizacji, chociażby podpisywaniem umów handlowych międzynarodowych, obywatele państw zaczęli zauważać, że coś się wymyka ich kontroli. No i to są to nie są tylko kwestie dotyczące ceł, chociażby akurat teraz mówimy o cłach, ale także jeżeli chodzi o tak zwane bariery pozataryfowe, które w dużej mierze dotyczą niekoniecznie kwestii protekcjonizmu, ale także właśnie kwestii tego, w jaki sposób regulować funkcjonowanie przedsiębiorstw w danym kraju, co one mogą, w jaki sposób chronimy na przykład konsumentów, czy na przykład robimy tak jak w Stanach, gdzie generalnie można wiele, ale jak już się zaszkodzi, to płaci się wielomilionowe czy miliardowe nawet kary, czy tak jak na przykład w Unii Europejskiej, gdzie raczej dopóki się nie udowodni, że rzeczywiście coś jest nieszkodliwe, to nie może wejść na rynek, chociażby jeżeli chodzi o farmaceutyki. Obywatele państw zauważyli, że, czy politycy także, to oczywiście też jest kwestia dyskusyjna, co było pierwsze, zauważyli, że to wymyka się spod kontroli ich, ten cały proces i stąd jakby pewne wstrzymanie się w dalszym rozwoju globalizacji. Oczywiście tutaj dochodzi jeszcze też inny element, że to wcale nie jest taki rozwój liniowy, jeżeli chodzi o rozwój globalizacji. Czyli że to nie jest tak, że wszyscy zawsze, wszędzie obniżają cła,
zmniejszają subsydia i tak dalej, bo na przykład część tych ceł, które wprowadziły Stany Zjednoczone teraz, wynikały z tego, że chociażby Chiny czy Korea bardzo mocno wspierały firmy eksportujące swoje produkty do na przykład Stanów Zjednoczonych, stąd chociażby wysokie cła na pralki. Nagle okazało się, że pralki są wielkim zagrożeniem dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Tymczasem tak naprawdę chodziło o to, że te pralki, które trafiały do Stanów Zjednoczonych, były mocno dotowane. I więc jakby to też nie jest tak, że ta odpowiedź kontrglobalizacyjna jest zawsze odpowiedzią na hiperglobalizację. Czy to musi oznaczać, że globalizacja upadnie? Uważam, że niekoniecznie. Już w latach 80. mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, kiedy Stany Zjednoczone wymogły na Japonii, żeby dobrowolnie, w cudzysłowie, powstrzymały się przed nadmiernym z punktu widzenia Stanów eksportem samochodów. No a potem mieliśmy do czynienia z niespotykanym do tej pory rozwojem handlu międzynarodowego, które było też oczywiście jakąś tam kontynuacją tego, co się działo wcześniej, ale także te ruchy chociażby Donalda Trumpa czy kontrruchy Chin nie muszą oznaczać, że globalizacja upadnie, ale nie można tego również wykluczyć. Rozumiem, że... Dobrze. Rozumiem, że to jest też pośrednia odpowiedź na pytanie zadane w tytule konferencji. Koniec czy nowy początek? Nowy początek. Ja mam nadzieję, że tak, że nie koniec, bo... To jak inaczej tutaj wśród innych uczestników jest z tymi nadziejami? Proszę panowie, nie chciałbym wskazywać tak. Marek Tytała, Forum Obywatelskiego Rozwoju. Zanim odniosę się do pytania zadanego w tytule konferencji, to chciałbym się odnieść do samego tytułu tego numeru Nowej Konfederacji. Kryzys globalizacji, bo odnoszę wrażenie, że kryzys to jest bardzo modne słowo doklejane do wielu rzeczy, ale jest to tworzenie takiego nadmiernego dramatyzmu do tej całej sytuacji. Pan prowadzący reprezentuje media i jak wiemy, media bardzo lubią złe wiadomości, bo one się dobrze w mediach sprzedają i myślę, że również i autorzy różnych pism też liczą na chwytliwe tytuły, ale ciężko stwierdzić, że tylko na przykład to, że mamy pierwsze cła wprowadzone... Ale uważa pan, że nie ma kryzysu globalizacji? Słucham? Uważa pan, że nie ma kryzysu globalizacji? Tak, uważam, że... ciężko zdefiniować, czym jest kryzys, ale pamiętajmy, że to, do czego doprowadziła globalizacja i co jest największym, myślę, osiągnięciem globalizacji, czymś, do czego się przyczyniła, to jest gigantyczna poprawa jakości życia i poziomu życia ludzi na świecie. Redaktorzy medialni tego pewnie nie lubią, ale ja mam jeden gadżet, który chciałem pokazać. Co prawda próbowałem zdobyć kij hokejowy, ale było to dość trudne, ale państwo, jeżeli z daleka będą w stanie zobaczyć, to jest wykres, który swoim kształtem przypomina właśnie kij hokejowy, pokazujący wzrost dobrobytu na świecie od roku zero do lat 2000 i właśnie jest to kij hokejowy, ponieważ mamy bardzo długi trzonek tego kija i na końcu to miejsce, którym uderza się krążek. I jest to coś, do czego globalizacja się przyczyniła bardzo istotnie. Jeżeli mówimy o kryzysie, to ciężko mi właśnie tak nazywać to, co widzimy dzisiaj, myśląc o tym wykresie, bo na tym wykresie mówimy o takich pewnych drganiach, które nie byłyby nawet widoczne, gdyby je na tym wykresie przedstawić. Tak? Ten globalizacja jest faktem, jest pewnym nurtem, który płynie, on może płynąć w różnym tempie, ale to jeszcze nie jest cofanie się rzeki i dlatego uważam, że to słowo kryzys jest tutaj nadużyciem. Podobnie jak było w wielu innych przypadkach. Mówiło się o kryzysie kapitalizmu w kontekście ostatniego kryzysu finansowego, co było akurat dość absurdalnym określeniem, bo to był, jeżeli już kryzys w kapitalizmie,
kapitalizmie i nazywanie tego w ten sposób to tak jakby mówić, że źródłem Kataru jest nos. Mówiło się o kryzysie liberalizmu, choć tutaj akurat też problem był w tym, że każdy miał inną definicję tego liberalizmu i w tym przypadku też uważam, że to słowo kryzys jest słowem zbyt mocnym, a ta moda na kreowanie kryzysów służy często politykom. Kryzysy i tego typu retoryka ułatwia tworzenie różnego rodzaju polityk, które rozszerzają rolę państwa w gospodarce i myślę, że w tym przypadku też może to służyć, być w ten sposób wykorzystywane. Jeżeli chodzi o globalizację, to warto pamiętać, że to nie tylko postęp gospodarczy, ale też duże zmiany takie dotyczące relacji międzyludzkich, bliskości, współpracy pomiędzy krajami, narodami, społecznościami. I myślę, że to jest też bardzo ważne osiągnięcie, takie, że nawet krajom, które może nie do końca uwielbiają demokrację, czy na przykład tej demokracji nie mają, ale zdają sobie sprawę, że wywoływanie takich wojen w rozumieniu fizycznych konfliktów i wysyłania wojsk się po prostu przestaje opłacać, bo opłacalny jest handel i ta wymiana międzynarodowa, z niej korzystają nie tylko przedsiębiorcy, ale też setki milionów zwykłych ludzi. To, co jest też ważnym osiągnięciem, które też myślę, że będzie kontynuowane, to, że dzięki globalizacji udało się wyciągnąć setki milionów ludzi ze skrajnego ubóstwa, przede wszystkim w takich krajach jak Chiny czy Indie. I to też jest ważne osiągnięcie, o którym powinniśmy pamiętać, bo walka z globalizacją w kontekście na przykład walki z globalnym handlem to jest przede wszystkim uderzanie w ludzi najbardziej wrażliwych, w ludzi najbiedniejszych i dlatego takim działaniom, jakie proponuje Donald Trump, warto się sprzeciwiać, choć myślę, że nie w sposób, jaki robi to Unia Europejska. Zanim skończę, to chciałem przypomnieć jeszcze jedną rzecz z historii Polski, o której ja też w sumie niedawno się dowiedziałem, bo nie byłem tego świadomy, ale wiele osób uważa, że w momencie, kiedy ktoś wprowadza cła, to najlepszą odpowiedzią jest wprowadzenie również ceł. Otóż moim zdaniem odpowiedzią Unii Europejskiej powinno być ograniczenie barier handlowych ze Stanami Zjednoczonymi. Dlaczego karać europejskich konsumentów za to, że Donald Trump ma złe pomysły? I dzięki temu dobra z Ameryki, które w tej chwili jeszcze przed tym były obciążone jakimiś cłami czy innymi obciążeniami, byłyby tańsze i taka jednostronne otwarcie się na handel ma bardzo dużo zalet, przede wszystkim właśnie dla konsumentów. I takie zjawisko miało miejsce między innymi w Polsce. W roku 90 Polska z kraju, który posiadał pewne cła i ograniczenia w handlu, nagle bardzo mocno otworzyła się na handel międzynarodowy. Trwało to tylko rok do 91 roku, ale zrobiliśmy to jednostronnie, bez żadnych wielkich negocjacji, dyskusji z partnerami zagranicznymi, tylko po prostu zdecydowaliśmy się na otwarcie na świat. I myślę, że takie odpowiedzi na rządu, w którym zależy na większym otwarciu na świat, które sprzyja między innymi osobom tym najbardziej wrażliwym, powinno być odpowiedzią na to, że w niektórych krajach są pomysły dotyczące ograniczania tego, czy walki z handlem międzynarodowym poprzez na przykład wprowadzanie ceł, co jest pewnym uderzeniem w globalizację, ale to jeszcze jest bardzo daleko do czegoś, co można by nazwać kryzysem. To tylko takie lekkie wahnięcia na ścieżce, która mam nadzieję będzie szła dalej w dobrym kierunku, czyli jeszcze większego połączenia pomiędzy krajami handlowego, komunikacyjnego, społecznego, z którego wszyscy my korzystamy. Panie profesorze? Rozumiem, że to była taka homilia neoliberalizmu. I to jest nie tylko opis, tylko wartościowanie pewnych rzeczy, a gdybyśmy spojrzeli na to tak, czy prezydentura Trumpa nie jest w pewnym sensie wynikiem globalizacji, reakcją na globalizację i umożliwiona została w ogóle przez globalizację. Gdyby globalizacja nie wytworzyła wielu efektów ubocznych, nieprzewidywanych, niezauważanych, niebadanych, czy taka wykraczająca poza dotychczasowe standardy prezydentura byłaby w ogóle możliwa? Czy znaleźliby się wyborcy
dla Donalda Trumpa, gdyby nie to, że jakaś część amerykańskiej klasy średniej poczuła się właśnie przez globalizację zapomniana, czy wepchnięta w jakiś kryzys egzystencjalny. I w podwójnym sensie, w sensie niskiego poziomu życia i w sensie nierozumienia swojego miejsca w świecie. Czy ta prezydentura byłaby możliwa, gdyby establishment partii republikańskiej nie przeżywał kryzysu? Ja pamiętam, gdy Trump był już kandydatem, ale jeszcze nie był oficjalnie zaakceptowany, ja mówię, nic niemożliwe, żeby ktoś tak egzotyczny był przepuszczony przez establishment partii o takich tradycjach. Okazało się, że ten establishment nie potrafił go zatrzymać. Wreszcie, gdyby nie globalizacja w wymiarze Google'a, Facebooka, algorytmów czy innych rzeczy, które umożliwiły rozkwit tego, co się nazywa hard power, mamy hard power, przemoc fizyczna lub ekonomiczna, mamy soft power, czyli oddziaływanie atrakcyjnością danych podmiotów i od 2 lat w obiegu chodzi pojęcie sharp power, czyli wykorzystywanie informacji w celach manipulacyjnych i nieżyczliwych wobec tego, kto jest odbiorcą tej informacji. Gdyby nie to, że Rosjanie mogli wykorzystać otwartość, dostęp do umysłów milionów Amerykanów i jakoś nie zmanipulowali, skala jest do dzisiaj niezbadana, może jest to niezbadalne w pewnym sensie, z amerykańską opinią publiczną. Ja jestem akurat zwolennikiem tych badaczy, Julia Joffe w The Atlantic ze stycznia pisała, że sukces Trumpa nie był zaplanowany w ogóle przez rosyjskie operacje specjalne informacyjne, to był efekt uboczny, oni zdestabilizowali pewien system, ale ten system dał się zdestabilizować, bo był wytworzony przez globalizację, umożliwiony przez technologicznie i kulturowo przez globalizację. Czyli mielibyśmy coś takiego. Prezydent Trump robi jakieś tu i tam ruchy, które widzimy jako niebezpieczne dla międzynarodowej współpracy gospodarczej, a ja mówię, a taki człowiek, teraz pomijam racjonalność tych posunięć, bo za mało tutaj wiem, tak? Tak samo jak nie wiem, czy decyzja, przez dygresję, wrócę jeszcze do wątku, czy decyzja o osobnym budżecie strefy euro, to jest decyzja polityczna, czy jest ekonomiczna? Samo euro jest przecież działaniem politycznym. Czy to jest sygnał taki, żeby zdyscyplinować różnych aktorów, ewentualnie się można będzie z tego wycofać, czy też jest rozpaczliwa próba zachowania pola kontroli nad pewnymi procesami, która się wymyka tu i tam. I teraz pomijając tego, czy pewne decyzje Trumpa wynikają z przypadkowych, egzotycznych właściwości jego umysłu, czy są efektem grup, lobbyingu grup biznesowych, które są reakcją na głębsze procesy, racjonalną reakcją na głębsze procesy. Sam fakt, że mamy taki problem, że był problem Brexitu, że mamy problem z tym, że spora część elektoratu włoskiego słucha rosyjskich mediów, jest podatna na przekaz Sputnika i wielu podobnych IRT, to są wskaźniki tego, że globalizacja wytworzyła narzędzia, za pomocą których może być ona prawdopodobnie zdławiona. Więc proponuję spojrzenie na globalizację od strony zaburzenia obiegu pewnych procesów informacyjnych i utraty zdolności do racjonalnego działania przez różnych aktorów w dotychczasowych wymiarach. Czy efektem tego będą jakieś pogłębienie konwulsji, czy po przejściowym zaburzeniu powrót do starych form samoregulacji, czy reguły z Bretton Woods się utrzymają, czy Chińczycy jako główny aktor gospodarczy na poziomie wolumenu produkcji dóbr, strumieni finansowych, nie będą, to co się na Dalekim Wschodzie mówiło, gdy byłem z wykładami w Indonezji, że oni chcą ukraść globalizację Amerykanom, tak? Chcą, żeby według, częściowo, co najmniej według ich reguł się terms of trade rozgrywały. Ale bez tego kryzysu na Zachodzie prawdopodobnie by nie mogli w to wejść. A więc bym diagnozował prezydenturę Trumpa i jego posunięcia jako wyraz, że coś się, że globalizacja oni odsłoniła miękkie podbrzusze,
i system, który wydawał się być samoregulacyjny, zachowuje się, jakby wchodził w fazę samodestrukcji. Pan Olaf Ozica. Dziękuję bardzo. Ja może spróbuję trochę usystematyzować tę dyskusję, bo mam wrażenie, że pływamy, ale mówimy o globalizacji z drugiej strony, więc trudno, żebyśmy jakoś zacieśniali to do kilku spraw. Ale no przede wszystkim globalizacja zawsze była, jest i będzie. W tym sensie, jeśli mówimy o kryzysie globalizacji, no to rozumiem, że mówimy w sensie o kryzysie tej globalizacji, jaką chcieliśmy mieć, czyli globalizacji, która przynosiła korzyści. Dzisiaj mam wrażenie, że przynosi też złe rzeczy. Natomiast jako zjawisko, ona jest, oczywiście my zawsze pewnie jak gdzie sięgać daleko historycznie, ja nie jestem historykiem, no ale wiem doskonale, że fale globalizacyjne były w poprzednich stuleciach, tak, sięgając do historii nowożytnej, no odkrycia geograficzne były niczym innym po prostu jak też jedną falą globalizacyjną. No, cały okres kolonializmu przecież też był jedną wielką falą kolonizacyjną. No, zawsze elementem globalizacji, to jest ten wspólny, powiedziałbym, mianownik między tym, co było kiedyś, a dzisiaj, jest rozwój technologii. To znaczy rzeczywiście technologia jest tym elementem, który tą globalizację na różne sposoby przyspiesza. Ja myślę, że z punktu widzenia decydentów to zawsze był problem, bo pan profesor mówi, że dzisiaj technologia, tak, ten obieg informacyjny, on powoduje pewne nieumiejętność radzenia sobie w sytuacji. No, kiedyś ta technologii, brak informacji w czasie rzeczywistym powodowała, że decyzje też były podejmowane błędnie, bo wiemy, ile czasu szły decyzje i ile błędnych decyzji zostało podjętych o wybuchu wojen, w związku z tym, że nie było przepływu informacji. Więc w tym sensie mam wrażenie, że tak naprawdę globalizacja jako zjawisko jest czymś, co cały czas jest z nami, oczywiście w różnych okresach historycznych różnie wyglądało, pewnie miało inny swój zasięg. Dzisiaj też są rejony świata, gdzie globalizacji nie ma i być może ktoś pracuje, nie wiem, nad telewizorem, bo nie wie, że już go dawno wymyślono i tak naprawdę nie ma, więc jakby to jest, więc jakby w tym sensie mówienie o kryzysie globalizacji wydaje mi się nie trafne. Natomiast druga rzecz, która jest ważna, bo tak naprawdę no, jest, patrzymy z punktu widzenia, znaczy mówimy praktycznie o polityce, to musimy pamiętać, że no, globalizacja ma te kilka wymiarów. Każdy z tych wymiarów rządzi się trochę innymi prawami. Jest ten wymiar polityczny, jest wymiar gospodarczy, jest wymiar kulturowy czy społeczny, prawda? I w tych obszarach ta globalizacja różnie na różne sposoby się przejawia. Nie wiem, czy można w jeden sposób mówić o efektach i o konsekwencjach globalizacji dla świata polityki, gospodarki, kultury i społeczeństw. Mam wrażenie, że tutaj te procesy, one istnieją równoległe, o ile w przypadku globalizacji społeczeństw, kultury tutaj nie widzimy problemu, bo korzystamy z tego, że świat jest otwarty. Tak, w przypadku na przykład właśnie kwestii politycznych, czyli podejmowania decyzji czy gospodarki, uważamy, że ta globalizacja przynosi nam problemy. I być może tak naprawdę dyskusja o globalizacji czy o kryzysie globalizacji jest tak naprawdę dyskusją o suwerenności. Być może to jest tak naprawdę, bo jak sobie spojrzymy z punktu widzenia rzeczywiście państwa, tak, jako pewnego bytu, no to mówię, o ile globalizacja jest tym zjawiskiem zewnętrznym, to zawsze jak spojrzycie sobie też historycznie, to w wielu miejscach globalizacja była przedstawiana jako taka wielka fala, która, prawda, nadchodzi i tak na dobrą sprawę zmiecie wszystko, nie możemy nic zrobić, żeby się przeciwdziałać, tyle suwerenność jest czymś, co jest w zasięgu państw i tu uważam, że polega problem na tym, że dzisiaj mówimy o kryzysie suwerenności związany z tym, że okazało się, że dzisiaj suwerenność wymaga innego spojrzenia, innych działań. Mówiąc krótko, to jest ten dylemat, ja to teraz tak robię zero-jedynkowo, ale dylemat między suwerennością rozumianą jako zdolność państwa do tak, zamknięcia się na swego rodzaju świat zewnętrzny, czy też regulowania świata zewnętrznego, a suwerenność jako, i to jest moim zdaniem ta nowa suwerenność, która przychodzi bardzo trudno wszystkim, a nawet tym największym, przynajmniej co takich państwach jak Polska, jako zdolność do kształtowania tak naprawdę tego świata. Tak? I to jak sobie spojrzymy na to rozumienie suwerenności, na to, o czym mówi pan profesor o Trumpie, no to widać wyraźnie, że tak naprawdę ja odbieram paradoksalnie, znaczy rozumiem skąd przyszedł Trump i dlaczego robi to, co robi, tu się zgadzam z panem profesorem, ale to, jak on robi, odbieram jako wynik właśnie jego absolutnej bezradności, bo gdyby on politycznie wygenerował kryzys, co jak wiemy jest doskonałym narzędziem robienia polityki przełomów, czyli kreujemy kryzys, a następnie powiedział, musimy zmienić reguły handlu międzynarodowego, tak? Bo tu interes na przykład europejski, amerykański jest ten sam. Jak państwo może wiecie, z punktu widzenia Światowej Organizacji Handlu, przepisów, Chińczycy absolutnie nie łamią żadnych jakichkolwiek postanowień. Oni grają bardziej fair, no zdecydowanie fair bardziej niż Rosja, w wielu obszarach grają fair, bardziej fair niż Amerykanie. Problem jest to, że są pewne elementy, które powinny być pewnie częścią porządku międzynarodowego handlowego, a których nie ma, na przykład to, że elementem dumpingu powinna być na przykład praca niewolnicza, to znaczy powinny być regulacje takie, że można
wszcząć procedury antydumpingowe, ponieważ w pewnych krajach no, produkcja jest dokładnie robiona przez niewolników, prawda? Tego nie ma, znaczy na gruncie prawa tego nie ma. Trump tego nie chce zmieniać, przynajmniej do tej pory nie reaguje na propozycję, żeby zmieniać. Wydaje mi się, że w Europie jest to poczucie rzeczywiście, że potrzeba jest stworzenia pewnych reguł szerszych. Tylko no trochę wywraca stolik i no też zapomina, ja nie jestem ekonomistą, ale zawsze mi uczono, że drugą stroną deficytu amerykańskiego jest to, że Amerykanie żyją na kredyt, a żyją na kredyt, bo mają globalną walutę. I tak naprawdę to globalna waluta pozwala im na ten rodzaj. Tak? Więc to jest swego rodzaju jednak pewien deal, który powoduje, że no nie da się rozwiązać, czy rozwiązując kryzys, problem deficytu handlowego Stanów Zjednoczonych, trzeba tak naprawdę rozwiązać problem w ogóle zmiany funkcjonowania gospodarki amerykańskiej i tego, na czym ona się opiera, czyli na tym, że wszyscy są po prostu maksymalnie zadłużeni i tak naprawdę świat finansuje to. Kończąc tutaj już, nie chciałem za długo mówić, ale tak, jeśli mówimy o z kolei o próbie tego regulowania tej suwerenności, czy tego powstrzymywania się przed globalizmem na gruncie krajowym, no to to mamy problem, mamy kilka problemów. No po pierwsze, widzimy wyraźnie, że jest ogromny problem w regulowaniu tej całej strefy, sfery niematerialnej. Pan profesor mówi tutaj o tym, o tej sharp power, czy o tym wszystkim, co nie są ze sobą technologie komunikacyjne. I tutaj z jednej strony jest dość ciekawa rzecz, ja też w kontekście polskim, bo my dużo mówimy o fake newsach, o problemach, ale tak naprawdę te firmy, które pan wymienił, panie profesorze, no one do tej pory nie podlegają prawu europejskiemu, nie są regulowane przez prawo europejskie, tak? Znaczy w Niemczech zaczęła się dyskusja przy okazji, tak, 2 lata temu fake newsów, że tak naprawdę dlaczego te wielkie firmy globalne tak naprawdę nie podlegają prawu niemieckiemu, tak? Znaczy dlaczego w Polsce, będąc użytkownikiem jednego z tych serwisów społecznościowych, ja tak naprawdę podlegam jakiemuś prawu, tak? Znaczy nie jestem w stanie w żaden sposób efektywny zwrócić się do organów państwa, żeby mi pomogły, tak? To jest pierwsza rzecz. Umiejętność regulowania, to wymaga rzeczywiście niesamowitego przygotowania i jakby też sprawności państwa, żeby zdefiniować. Jakby problem definicyjny w ogóle, jak zdefiniować regulacje w tym obszarze, jest potężny. Druga rzecz, mówimy o handlu. Ogromnym problemem jest e-commerce. Znaczy w wielu krajach, tym mają problem Chińczycy, e-commerce jest tak naprawdę oknem, przed które wpływa cała masa towarów, które w ogóle uciekają od cła. Tak? I skala tego zjawiska jest tak duża, że nie można tego kontrolować, czy jakby zdolność w ogóle aparatu państwa do ogarnięcia tego. No i trzeci element, tej najtrudniejszy, to właśnie jest zdolność tak naprawdę do budowania koalicji. Tu jest problem Zachodu, znaczy Zachód, który wyszedł z zimnej wojny, kiedy świat był bardzo prosty, bo były Stany Zjednoczone, była Unia Europejska, wspólnoty europejskie i de facto świat postkolonialny i rządzono tak naprawdę, mniejszość rządziła całym światem, nadążając pewne reguły. Dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj jest pytanie, na ile mamy właśnie zdolność do tego, żeby zacząć narzucać rzeczywiście w skali globalnej pewne reguły, które no, dla nas są niezbędne, bo inaczej mówiąc krótko, rzeczywiście, znaczy nie wygramy, tak? Nie tylko Europa Zachodnia, ale Polska też nie wygra konkurencji z takimi miejscami, gdzie po prostu tak, no, praca jest niewolnicza, rozrywa po kilkanaście godzin i nie mają zabezpieczenia emerytalnego, na przykład jak w Chinach, tak? Nie mają opieki zdrowotnej. Więc. I wydaje mi się, że też ten element jakby tym takim spoiwem tego, całej tej dyskusji, tak mi się zawsze wydaje, kiedy myślę o globalizmie, jest to, że my często w Polsce w dyskusji nawet kiedy, znaczy mamy taką tendencję do stawiania się trochę jakby poza tą dyskusją w tym sensie, że mówimy, że o, Trump dobrze zrobił, jesteśmy z Trumpem, tak, trzeba to wywrócić ten stolik, nie za długi, zapominamy, że po stronie Polski, znaczy cały proces lat 90. 2000, cała ta historia tych ostatnich sukcesów, ostatnich 3 dekad, jest historią państwa, które jest w cudzysłowie, jest dzieckiem liberalnego porządku, liberalnego ładu międzynarodowego. To znaczy my nie istniejemy bez tych reguł w jeszcze większym stopniu niż nie istnieją bez nich Niemcy, Francuzi czy Brytyjczycy. W związku z czym jakby mówiąc o kryzysie globalizacji, o problemach z suwerennością, musimy pamiętać, że nie ma moim zdaniem, ale to jest ten element wartościowania, uważam, że nie ma możliwości dzisiaj, że Polska jako kraj tak, niespełna 400 milionowy, z rosnącym PKB, bardzo dynamiczny, że był zdolny tak naprawdę do nie tylko samodzielnego oddzielenia odpowiedzi na kryzys suwerenności, ale też na zorganizowanie się niejako na własny wzór, pomijając te procesy. Ja mówię to trochę z przykrością, bo wolałbym oczywiście, że było inaczej, ale wydaje mi się, że to jest ten największy problem, że zdefiniowaliśmy go, zawsze łatwiej się zdefiniuje problem, ale tak naprawdę narzędzia do jego rozwiązania, obawiam się, leżą poza, znaczy mamy wpływ na te narzędzia, natomiast one leżą zupełnie poza naszą suwerennością, poza naszą taką kompetencją rozumianą w sposób tradycyjny. Dziękuję. Ja dziękuję. No i jeszcze został Bogusław Bławat. Tak wiele zostało powiedziane, że spróbuję może trochę zejść na poziom meta, żeby też tam zbudować przestrzeń do swojej refleksji, dlaczego uważam, że globalizacja jest wpisana w system, w który funkcjonujemy.
Podoba mi się ta refleksja historyczna, ona też pokazuje, że ten problem globalizacji jest stary właściwie tak jak ludzkość, bo czymże się różni to, co robimy teraz od tego, że nie wiem, Grecy w rejonie Morza Śródziemnego do spółki z Fenicjanami dzieli sobie ten świat, próbując zbudować czy pokonać pewnego rodzaju bariery handlowe. Dzisiaj, że idąc głębiej, niewątpliwie jest tak, że to chyba jest nieodłącznie związane z naszą świadomością, która bez względu na to, czy zamkniemy, czy otworzymy te oczy, odkąd zobaczyliśmy to, że za tym horyzontem jest coś jeszcze, to jest jakby gdzieś w nas. I pozostaje to pytanie, czy to, co za tym horyzontem, nie jest bardziej wartościowe, ciekawe, czy warto po to sięgać. Tu przychodzi refleksja, czy koszt sięgnięcia po to kiedyś, nie wiem, transportu, jak sobie myślę o Argonautach, ci Grecy jakbyśmy się tu pojawili. Ci Grecy, Argonauci ruszając po złote runo, pewnie musieli sobie przeliczyć, czy ta wyprawa ta warta była tego złotego runa, który mieliby potem przywieźć i ewentualnie sprzedać. No ale załóżmy, że w normalnym, racjonalnym jest coś takiego, że przekraczając tą granicę, wybierając się gdzieś tam realnie czy wirtualnie, na samym końcu uzyskujemy jakąś korzyść, czyli to no, nasza nadzieja związana z przekroczeniem tego horyzontu, ona nas zaspokaja. I tu jest ten problem się rodzi, że no, tak jest właśnie w nas. Gdyby iść jeszcze dalej głębiej w tą refleksję, jest tak właśnie w nas, po prostu potrzebujemy, ponieważ jesteśmy rozłożeni w czasie, energia z nas schodzi. Potrzebujemy materii, żeby się napompować i przeżyć i pójść dalej. Więc patrząc z kolei na globalne zasoby, no nie złożyło się tak jakoś szczęśliwie, że tyle samo deszczu pada na Saharze, co na Półwyspie Skandynawskim. Biblia mówi, że deszcz pada równo na ubogiego i biednego, być może. Ale tak w skali globalnej to nie jest tak, że równocześnie w przestrzeni są rozłożone wszystkie dobra. Jeżeli my jako ludzkość, to jest jakby częścią takiej naszej natury, jeżeli coś identyfikujemy jako dobro i ustawiamy sobie na naszej skali, oceniamy, że to jest dla mnie ważne, to będziemy czynić. I tym samym, skoro będziemy czynić, to pozostaje pytanie, w jaki sposób. No to było wiele pomysłów. Kiedyś po prostu wyciągał sąsiad kamień, zatłukł sąsiada i zabrał mu jego mięso. Mieliśmy też wojny. W jaki sposób to ta szybka droga, ta ścieżka ona stwierdziła, że być może jednak koszty takich gwałtownych ruchów z punktu widzenia wspólnego bogactwa są dosyć znaczne. Odnosząc się do tego kija hokejowego, faktycznie tam czasami, gdy patrzeć na tej osi czasu, to takie wahnięcia kilkuletnie związane z wojnami, one mogłyby się wydawać małe, ale wydaje mi się, że z kolei z danych dotyczących światowego bogactwa, ile kosztowało wyburzanie pierwszej i drugiej wojny światowej, jeśli chodzi tak o PKB, jak i bogactwo, takie kraje jak Francja i Niemcy, to tam jednak większe topnięcie bym widział. Ale do czego zmierzam? Wydaje się, że ta globalizacja, którą my w naszych czasach uprawiamy, ona próbuje z jednej strony zminimalizować straty wywołane takim skokowym podejściem do zasobów, do stanu posiadania na rzecz sposobów bardziej miękkich i to, co cechą tego, wydaje mi się, że to było jeszcze w ubiegłym stuleciu, było takie nieme założenie, że istnieje pewnego rodzaju stała przewaga technologiczna krajów typu Wielka Brytania, Stany, Niemcy, Francja, która powoduje, że cokolwiek by nie było wytwarzane w tamtych rejonach, zaspokajać może potrzeby pozostałej części konsumentów. Dojście Chin, Japonii, Tygrysów Azjatyckich do globalnych rynków technologicznych, ich postęp technologiczny powoduje, że na ten moment to się już nie sprawdza, to założenie. Jeśli miałbym mówić o kryzysie globalizacyjnym, tym co się teraz zmienia, to raczej wydaje mi się, że to właśnie tam należy szukać tego źródła. Nie ma już tamtej koncepcji globalizacji, jest globalizacja na przykład na modłę chińską, czyli budujemy jedwabny szlak. Zmierzam do czego? Zmierzam do tego, że wydaje mi się, że ta odsłona teraz, już tak przechodząc do konkretu, chociaż nie lubię na sam koniec, wolałbym pozostać na tym poziomie bardziej meta, ale mnie nie niepokoi to, co teraz widzimy w tej odsłonie wolnie celnej Trumpa, ponieważ ani użyte środki nie są w stanie wygenerować miejsc pracy w tych opuszczonych kopalniach w biednych Stanach w Ameryce, ani nasze cła na bourbon. Pomyślmy, jaka jest marża w przemyśle spirytusowym.
To jest łatwe do zakumulowania jakikolwiek szok wprowadzony na Bourbon. Pomyślmy o dżinsach tak naprawdę. To nie chodzi o to, jest to naiwna zupełnie nadzieja, że wyborcy w tych Stanach, w których miałyby być szyte dżinsy, odwołają Trumpa z prezydentury. Wydaje mi się, że raczej bym to widział po stronie Trumpa, nie tak po stronie Unii Europejskiej, bo tu nie mam pewności co do racjonalności. Ale przynajmniej po stronie Trumpa wydaje mi się, że to jest dopiero pierwszą odsłoną jakiejś gry, która pójdzie w większą skalę. Z mojej perspektywy, w ogóle ekonomicznie, to jest irrelevantne to, co teraz się, to, co się stało. Jest to raczej, to jest test. I skala tego i dobrane środki, one pokazują, że to jest takie bardzo punktowe, testowe uderzenie. I albo powtórzę to jeszcze raz. Ja nie widzę racjonalnej odpowiedzi po stronie Unii Europejskiej. No, pomyślmy jeszcze raz o tym Bourbonie. I nie widzę możliwości wyjaśnienia tego po stronie Trumpa jako chęci, rzeczywistej chęci zapewnienia sobie głosu wyborców. Na razie dziękuję. No to może chciałbym wrócić jeszcze teraz do Marka Tatały i zapytać, skoro to jest tak, że to jest taki kij hokejowy, to skąd wziął się Trump? Przede wszystkim jeśli chodzi o samą kwestię ceł, bo od tego się tu też trochę zaczęła ta dyskusja o Trumpie, to pamiętajmy, że to co proponuje Donald Trump, to nie jest też nic nowego w Stanach Zjednoczonych. 2002 rok, rządzi George Bush, Stany Zjednoczone wprowadzają cła na stal również. Te zmiany, które proponuje Trump, według szacunków ekonomistów, być może uratują jakieś miejsca pracy w rejonach, które są dla niego istotne, ale generalnie taki efekt netto będzie taki, że zniknie około 150 tysięcy miejsc pracy. Te wprowadzane cła za George'a Busha w 2002 roku doprowadziły do utraty, do likwidacji w Stanach Zjednoczonych 200 tysięcy miejsc pracy, więc jest to nawet więcej niż to, co jest szacowane dla Donalda Trumpa. Barack Obama, 2009 rok, ograniczenia dotyczące sprowadzania opon do Stanów Zjednoczonych, które miały ratować tamtejszy przemysł produkujący opony. Również w efekcie netto utrata kilku tysięcy miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych. Więc fenomen wprowadzania ceł czy tego typu polityki gospodarczej to w Stanach Zjednoczonych nie jest nic nowego. A w przypadku na przykład Busha, tej zmiany, która według tych szacunków doprowadziła do większych strat na rynku pracy niż to, co zrobił Trump, wydaje mi się, że nie prowadzono wtedy debat o kryzysie globalizacji. Być może dlatego, że to był Bush, a nie był Trump. Na pytanie, skąd się wziął Trump, no myślę, że na to trzeba byłoby poświęcić pewnie całą konferencję. Wydaje mi się, że poczynając od pewnego splotu okoliczności związanych z partią republikańską, tego, że to Trump w prawyborach, te Trump prawybory wygrał, chociaż ich wygrać nie musiał. To Trump był ciągle obecny w mediach, bo mówił często rzeczy nieprawdziwe, złe, głupie. Ale to było w mediach. Nikt nie zapamiętał cytatów innych kontrkandydatów z kampanii w prawyborach, bo Trump się w tych mediach przewijał i bardzo dobrze się w nich orientował. Jeżeli chodzi o same wybory prezydenckie, to osobiście no, nie podobał mi się żaden z kandydatów. Mogę się tylko zgodzić ze słowami wtedy ówczesnego ministra Mateusza Morawieckiego, że był to wybór pomiędzy dżumą a cholerą. Choć do dzisiaj nie wiemy, którą dokładnie chorobą jest Donald Trump dla Stanów Zjednoczonych i być może też trochę dla świata, ale też te wybory nie musiały być wygrane. Myślę, że też przyczyną sukcesu Trumpa była słabość partii demokratycznej. Ja się zgadzam tutaj z panem profesorem, że establishment partii demokratycznej no nie doceniał Trumpa i nie doceniał tego, że taka osoba może te wybory wygrać. Jednocześnie nie miał dobrej oferty i dobrej propozycji dla wyborców, dla których Trump był atrakcyjny. Myślę, że to, co robi Trump, może być pewnego rodzaju motywatorem dla partii demokratycznej, pewnego uzdrowienia się od środka, pewnej naprawy i tego, żeby w kolejnych wyborach wystawić lepszego kandydata niż była Hillary Clinton, ale też lepszą ofertę dla Amerykanów niż to, co Hillary Clinton proponowała. Znaczy akurat to jest trochę tak, że demokraci mieli kandydata, który odpowiadał wyborcom Donalda Trumpa, tylko że sami go zablokowali. Establishment tej partii zablokował Berniego Sandersa i to w
wydaje mi się, że już dzisiaj można śmiało o tym mówić, ale ja nie jestem tutaj po to, żeby dyskutować. Ciężko mi odpowiedzieć. Wydaje mi się, że Bernie Sanders to jeszcze jakaś byłaby gorsza choroba dla Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o jego pomysły gospodarcze. Mówić, to byłaby głębsza choroba, pan powiedział o wyborcach. Jest jasne i każde badanie to pokazywało, że wyborcy Donalda Trumpa byli skorzy do zagłosowania, jakkolwiek paradoksalne by się to nie wydawało, na Berniego Sandersa, a nie byli skorzy do zagłosowania na Hillary Clinton. Pan profesor. Sądzę, że jest błędem powtarzanie, że globalizacja jest stara jak świat, albo że globalizacja to była od czasu odkryć Kolumba, albo od pierwszej wojny, bo to oślepia, odwraca naszą uwagę od tego, co się wydaje kluczowe. Chciałbym podkreślić na rolę złożoności i tą złożoność ująć maksymalnie prosto. Mamy do czynienia co najmniej z czterema hiperprocesami. Jest hiperkonsumeryzm. Prawdopodobnie byłby niemożliwy, gdyby nie to, że Chiny wygenerowały ogromne obniżenie kosztów produkcji i przez to zwiększyły dostępność ogromnej ilości typów dóbr. Mamy do czynienia z hiperzłożonością, między innymi łańcuchów dostaw, koordynacji. Na poziomie politycznym wyłania się hiperpluralizm umożliwiony przez media społecznościowe. I na poziomie kulturowym wyłania się hiperróżnorodność związana z tym, co filozof brytyjski John Gray nazywa fundamentalizmem praw człowieka. Że każdy ma prawo sobie w ciągu życia dziesiątki razy zmieniać tożsamość i tak dalej, i tak dalej. I teraz co to hiperzłożoność w tych wszystkich wymiarach, od konsumpcyjnego poprzez światopoglądowy, polityczny, multikulturowy i tak dalej, oznacza przeciążenie wszystkich tradycyjnych, regulacyjnych systemów poznawczych. Jednostka nie rozumie świata, jaki się dzieje, instytucje tracą zdolności dopasowywania się do świata, organizmy państwowe i establishmenty polityczne nie rozumieją tego świata. Może pewien przykład, ukazała się niedawno taka książka Factfulness, Hansa Roslinga, ja ją zamówiłem, jeszcze nie czytałem, ale czytałem parę jej recenzji i ogólne przesłanie pewno byłoby zgodne z pana klimatem, że stan klimatem, kierunkiem pana analizy, że stan świata jest lepszy niż nam się to wydaje, bo jak było powiedziane, media zarabiają na złych wiadomościach, a nie na prawdziwych wiadomościach, prawda? I teraz ten Rosling tą książkę rozpoczyna testem 13-częściowym, który bada rozumienie aktualnego stanu świata. I to jest, i tym testem każdy czytelnik może przez ten test przejść na początku książki. Jak mówię, jeszcze nie widziałem, bo na książkę czekam, ale on testował badaczy, nauk przyrodoznawców, wykładowców uniwersyteckich tym testem, dziennikarzy, bankierów inwestycyjnych na całym świecie, jak przygotowywał tą książkę. Okazało się, że większość odpowiedzi była gorsza niż losowa, gdyby to robiły szympansy, ale najbardziej fatalne rezultaty uzyskali laureaci Nobla i badacze medyczni. Najbardziej odbiegający od faktycznego stanu świata, mierzonego w rozmaitych zmiennych. I otóż natura czasami... Pamiętam dyskusję z profesorem ekonomii w Toruniu jeszcze przed wielkim kryzysem finansowym, który mówi, dysproporcja między aktywami realnymi a aktywami finansowymi jest tak duża, że prędzej czy później jakaś forma musi nastąpić. Obecnie mamy inną fazę tej dysproporcji. Dysproporcja między strumieniami informacji a wiarygodnością, a stanem rzeczywistości jest taka, że to musi zaowocować jakimś kolapsem. I otóż jeśli nie nastąpi jakieś ograniczenie poziomu złożoności, tej dynamiki, która z wszystkich stron atakuje, to albo nastąpią wstrząsy poprzez formy wojny hybrydowej, albo przez cyfrowy wyścig zbrojeń, który różni się kompletnie od wyścigu zbrojeń z okresu zimnej wojny, o tym osobno mógłbym mówić, nie jest kontrolowalny, przynajmniej jak się obecnie wydaje. I teraz jest pytanie, obecna faza globalizacji, która jest przez te cztery hiperzłożoności określana, tworzy nowego typu nierównowagi w systemie, który nie ma mechanizmów buforowania tych równowag. Może on je wytworzy i globalizacja się ustabilizuje na nowym poziomie, ale istnieje prawdopodobieństwo, że to się będzie działo przez fazy konwulsji.
Bo w momencie, gdy ludzie sobie ze światem nie radzą, historia pokazuje wtedy jako wielki uproszczyciel, jako świecki zbawca pojawia się przemoc. Ta przemoc może mieć charakter przemocy informacyjnej, ekonomicznej, ale także proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób Putin rozwiązał pewne lęki oligarchii po Majdanie na Ukrainie i przywrócił Rosji rolę aktora globalnego. Sięgając po przemoc, ale w inteligentny sposób. Po pierwsze przemoc na Krymie, który został poprzez żołnierzy zielonych ludzików przejęty, ale bez strzelanki i przez niskie w sensie kosztów zaangażowania w Syrii, to już wykorzystanie żywej przemocy, ale efekt wejścia ponownego do gry globalnej jest nieproporcjonalnie większej skali niż koszty militarno-ekonomiczne związane z tą całą operacją. Ale w obu przypadkach jest to gotowość do zastosowania brutalnej przemocy. To jest i co się okazuje? Brutalna przemoc w postaci zatrucia Skripala i obecne mistrzostwa pokazują, że Zachód nie reaguje na to wszystko. Czyli jaki jest komunikat do autorytarnych władców? To jest efektywne narzędzie przywracania kontroli nad pewnymi procesami. Tak jak rozumiem, najwięcej notatek zrobił Stefan Sekowski, więc chyba muszę oddać mu głos. Oczywiście nie będę ich wszystkich czytał, natomiast w jakiś tam sposób chcę się odnieść przede wszystkim do tego, co mówił Marek Tatała, ponieważ to jest jakby też tutaj podważenie samej tezy dotyczącej kryzysu globalizacji. To prawda, że ta polityka celna to nie jest jakby nic nowego w sensie takim, że wcześniej także były tego typu ruchy, natomiast one jednak ani za Busha, ani za Obamy nie działy się na taką skalę, nie dotyczyły tylu produktów czy też surowców, nie wiązały się także z akcjami, z tak daleko idącymi akcjami czy też zapowiedziami akcji odwetowych. Nie wiązały się tak, że nie układały się w jedną całość z wieloma innymi ruchami. Już abstrahuję tutaj od kwestii wypowiedzi, zapowiedzi i tak dalej. Natomiast bo zaczęliśmy od ceł, ale przecież też mamy do czynienia ze wstrzymaniem, właściwie z jakimś takim na nowo definiowaniem relacji w Ameryce Północnej w ramach NAFTA. Mamy do czynienia z wyjściem właściwie z już prawda, już witali się z gąską, a tu nagle TPP pada. Państwa, które zostało sierocone przez Stany Zjednoczone, zawiązują własny układ. Mówię tutaj o państwach azjatyckich przede wszystkim. Mamy do czynienia z zatrzymaniem się procesu podpisywania TTIP. Oczywiście to też nie była tylko kwestia Stanów Zjednoczonych, bo i w Europie, w Unii Europejskiej mieliśmy do czynienia z bardzo gorącą debatą. Aczkolwiek wydaje się, że elity europejskie byłyby w stanie, nawet jeżeli nie przekonać obywateli Unii Europejskiej, to przemóc własną wizję. No ale jakby ze strony USA nagle zaczęło brakować woli, już nie wnikając w to, czy ten układ miał sens, czy nie. Ale generalnie to wszystko jednak układa się w całość. I mamy do czynienia z też różnymi, bo tak, z jednej strony Francja i Niemcy już jakby doszły do jakiejś tam zgody, jeżeli chodzi o budżet strefy euro, ale z drugiej strony w samej Unii istnieje też cała masa różnych działań, które prowadzą do jej rozczłonkowania, zaczynając od Brexitu, a kończąc na
na daleko idących zmianach, jeżeli chodzi o cztery swobody, promowanych przez ludzi, którzy mają jedność i integrację europejską na ustach, chociażby prezydenta Macron. Więc to wszystko moim zdaniem jednak świadczy o tym, że mamy do czynienia z pewną nową jakością, jakkolwiek byśmy ją oceniali. Jakby tutaj przede wszystkim w ten sposób bym chciał na to odpowiedzieć. Na pewno to jest właśnie dyskusja o suwerenności, o tym, w jaki sposób my mamy na to odpowiedzieć i na pewno my jesteśmy małymi żuczkami w tym wszystkim, zdecydowanie, bo my sobie dyskutujemy tutaj na temat wojny handlowej między Stanami a Chinami, na co w ogóle nie mamy żadnego wpływu. Jedynie co, to mamy na to drobny wpływ jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, że w jakimś tam minimalnym stopniu możemy wpływać poprzez udział w różnych organach Unii na to, w jaki sposób Unia odpowie na te kwestie. Więc, ale jednak mimo wszystko, w jaki sposób możemy się do tego także ustosunkowywać. I wydaje mi się, że tutaj jednak warto postawić na przynajmniej zwieranie szeregów w ramach Unii, żeby w tym momencie, ja mówię to jako osoba, która ma bardzo dużo zastrzeżeń do tego, co się dzieje w Unii, ale wydaje mi się, że w tym momencie jeszcze kopanie tego leżącego nie jest nam konieczne i tu się pojawia ten problem od tych kilkudziesięcioleci, tak, na kogo stawiamy, kogo lubimy bardziej, tatusia czy mamusie, czy Waszyngton, czy Brukselę, najpierw jeszcze nie będąc w Unii, a teraz już będąc w Unii. I myślę, że coraz więcej, zwłaszcza jeżeli na przykład prezydent Trump zostanie wybrany na drugą kadencję i będzie utrzymywał swoją politykę, coraz bardziej jednak trzeba powoli, ale coraz bardziej jednak na tą Brukselę stawiać niż na Waszyngton, mimo że póki co oczywiście nasze bezpieczeństwo militarne chociażby w większym stopniu zależy od dobrej woli Waszyngtonu, a nie Brukseli. I myślę, że tyle mogę powiedzieć, a jeżeli chodzi o kwestię czterech hiper i factfulness, to raczej będę mógł odpowiedzieć po lekturze książki. Ola Wozica. Dziękuję. Na pewno nie ma powrotu do bez względu na to, jak byśmy dzisiaj oceniali tę sytuację, nie ma powrotu do starego świata, czy nigdy nie ma powrotu do starego świata. Więc pierwszą rzeczą jest zaakceptowanie tej nowej sytuacji. Ja bym tutaj raczej właśnie uważam, znaczy rozumiem też tęsknotę, która często się pojawia za tym, że kiedyś ten świat był fajny, poukładany, bardziej zrozumiały, chociaż wydaje mi się, że nasi tak, ówcześni, współcześni, myślę, że wcale tak dużo o tym świecie nie wiedzieli, ale na pewno nie ma powrotu do tego świata reguł, porządku, hierarchii, autorytetów, które rzeczywiście kiedyś ten świat trzymały w ryzach w większym stopniu niż dzisiaj. Jakby to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, wydaje mi się, że w związku z tym, tak jak niezbędne jest przedefiniowanie tak naprawdę na poziomie koncepcyjnym, czym jest suwerenność współczesnego państwa, a wydaje mi się, że w wielu obszarach ona jest zupełnie się czymś innym, czym się wydaje, że jest. Tak samo bardzo ważne jest też jakby ponowne zdefiniowanie relacji między obywatelem a państwem, bo w tym nowym globalnym świecie okazuje się, że wiele jakby źródłem wiele problemów i też zarazem metodą na zaradzenie nie jest wcale polityka państwa w sensie instytucji jego, ale pewne postawy, tak? To znaczy to my decydujemy tak naprawdę, jak długo jesteśmy przypięci do internetu, z czego korzystamy, to my decydujemy o tym, czy sprawdzamy, weryfikujemy te informacje, podajemy czy nie, tak? Czy otwieramy się naszym informacyjnym, czy się wyłączamy na ten szum informacyjny. A co za tym idzie, wydaje mi się, że jakby dzisiaj widzimy, że są, i to być może jest ten największy spór między światem tym nowoczesnym, chińskim, azjatyckim, a zachodnim, cały czas wierzę świat zachodni. Znaczy, w świecie zachodnim jedynym sposobem na poradzenie się z tym problemem jest stworzenie nowej umowy społecznej. Tak? Ta umowa społeczna może być na różnych poziomach, ale wydaje mi się, że bez tej umowy społecznej, czy jakby zrozumienia ze strony obywateli, że państwo w pewnych obszarach nie jest w stanie pełnić swojej roli, bo żyjemy w innych czasach, natomiast te narzędzia, które kiedyś miały państwo, one tak naprawdę są dzisiaj w rękach obywateli. A drugim rozwiązaniem, którą idą Chiny i które jest moim zdaniem rozwiązaniem dramatycznym, tak naprawdę dla mnie jest końcem człowieczeństwa, jak znamy, no to jest ten słynny rozwijany system przydzielania punktów obywatelom, prawda? Kiedy tak naprawdę państwo zaczyna
prostu no, totalnie inwigiluje, używając technologii, w sposób jeszcze perfidny, bo tak naprawdę to nie jest kara, tylko zachęta, tak? Czyli każdy Chińczyk zbiera swoje punkty i od tego ile punktów uzbiera, a te punkty dostaje się na różne sposoby, czy się uważa na lekcje, czy się nie uważa, jak jest się dzieckiem, czy bierze udział w pewnych przedsięwzięciach, czy nie, co mówią znajomi, jaką ma się historię kredytową, tak? I to są jakby dwa, powiedziałbym, takie rozwiązania, które dzisiaj wyraźne są, tak mi się wydaje, po obu stronach i uważam, że problemem byłoby, bo to rozwiązanie chińskie, ono wydaje nam się absurdalne, bo jest zewnętrzne, ono może przyjść bardzo łatwo, ono dzisiaj w zasadzie jest, bo wiem doskonale, że tak naprawdę no, zaczęło się od profilowania, tak, czyli czegoś, czemu my się poddajemy przecież tak naprawdę wysyłając, tak, maile i godząc się na różnego rodzaju rzeczy, dlatego że móc sobie coś kupić taniej, prawda, albo żeby nie logować się za każdym razem. Więc to rozwiązanie chińskie, uważam, że ono jest pewnym sposobem zapanowania nad chaosem, tak, za pomocą właśnie technologii totalnej inwigilacji. Ono jest wykonalne na poziomie technologicznym i ono jest stabilne z punktu widzenia społeczeństwa, nie tylko chińskiego, ale myślę w wielu miejscach świata. Natomiast ono jest, jakby pokazuje tą ślepą uliczkę. Drugą stroną jest to, o czym wspomniałem, czy jakby Słucham? Bo dla mnie to jest koniec człowieczeństwa. To znaczy, jeżeli państwo sprawuje nade mną totalną kontrolę nad każdym moim krokiem. Moment, błędną, ale nie ślepą, bo ona ma dalszy ciąg. Moment. Nie, no dobrze, ale ślepą, dla mnie ślepą w tym sensie, że dla mnie jest ślepą. Znaczy, pan się mówi, dla mnie ślepą, bo uważam, że dla mnie to już jest koniec. To znaczy, na tym po prostu to już ludzie są sprowadzeni do roli numerka tak naprawdę w fabryce. Tak? W tym sensie, wartościuję. Uważam, że oczywiście, że zawsze coś jest dalej, ale uważam, że to jest, znaczy, ja się na to w każdym razie nie godzę, gdybym mógł, kiedykolwiek ktoś mnie zapyta. W tego typu sytuacjach prawdopodobnie się nie pyta, tylko się robi pewne rzeczy. Natomiast uważam, że natomiast to, co jest siłą Zachodu cały czas i na czym trzeba bazować, no to właśnie na próbie stworzenia nowej umowy społecznej, jakby uświadomienia, tak, obywatelom, że świat się zmienił, zmienia się suweren, zmienia się państwo i to na nas tak naprawdę spoczywa obowiązek w dużej mierze właśnie jakby dźwignięcia tych dylematów, które wiążą się z globalizacją. Ale pan Olaf powiedział, że na te cztery poziomy hiper właśnie jest wypracowywane i wcielane, nie w głowach, tylko w praktyce, na poziomie testowania w prowincjach wielodziesiątkomilionowych systemy właśnie regulacji. Bo dotychczasowe systemy regulacji złożoności wysiadły, bo pojedynczy umysł ludzki nie działa, zbiorowy umysł instytucjonalny nie działa, systemy monitoringu państwowego nie działa, nawet kultura w sensie Hayeka jako potężny komputer samoregulacji przetwarzający ogromne ilości informacji już jest przeciążona. I co na to mamy? Systemy sztucznej inteligencji, które mają tym wszystkim zarządzać. I czymś innym jest powiedzenie, że nie akceptujemy tego z powodu takiego i innego, a czymś innym jest realistyczność tego rozwiązania. Ja nie kwestionuję realistyczności, ja to odrzucam ze względów. Bo wszystko wskazuje na to, że Chińczycy tworzą nowy cyfrowy autorytaryzm, formę autorytaryzmu, który w dziejach w ogóle nie było. I pytanie może jest takie, albo powstrzymamy rozwój technologiczny, spowolnimy go i spowolnimy globalizację i zachowamy stare ludzkie w mocnym sensie formy regulacji, albo oddamy te mechanizmy regulacyjne w rękę systemów pozaludzkich, sztucznej inteligencji, która nie wiadomo jak wyewoluuje. Ale znaczy, ja bym się z panem zgodził, panie profesorze, tylko że nie jesteśmy w stanie zatrzymać postępu technologicznego. To znaczy ja odrzucam w tym sensie pański argument, znaczy on jest mi bliski, ale odrzucam go, ponieważ on jest nierealny. Znaczy nie ma możliwości odrzucenia technologii. Jedyne co jest, to rzeczywiście ponowne zdefiniowanie tej technologii i zbudowanie wokół nich pewnego konsensusu, żeby ta sama technologia, która działa w Chinach w taki sposób, o którym pan mówił, ja mówiłem, nie działała w Polsce, w krajach Zachodu. To jeszcze, żeby się pan nie czuł pominięty w tej dyskusji. Ta sztuczna inteligencja trochę mnie jeszcze przywołała do dyskusji i też chciałem nawiązać, obudziła tak trochę. Pobudziła. Ja się nie boję sztucznych inteligencji jako regulatora przyszłości. Nie boję się tego, że mamy nadmiar informacji, bo tak trzeba. Każdy nowy wektor informacji oczywiście powiększa nam wymiar macierzy stanu, który sobie do tej rzeczywistości przypisujemy. I jeśli miałby mechanizmy, które byłyby w stanie na podstawie obserwacji tej macierzy stanu zbudować mi, czyli uruchomić mechanizmy regulujące w
kierunku wyznaczonego celu, to bym się tylko cieszył. Dla mnie to jest problem tylko technologiczny, a nie problem per se sam w sobie, ale jedno ryzyko tu się pojawia. Jeżeli trenuję sztuczną inteligencję, czyli wrzucę sobie milion zdjęć szklanek wszelakich wyprodukowanych przez ludzkość i za każdym razem otaguję to jako szklanka, nie boję się, że moja sztuczna inteligencja mi się pomyli, że ta milion pierwsza szklanka, która nie jest szklanką, będzie źle rozpoznana. Natomiast problem ze sztuczną inteligencją jest taki, że jeżeli 500 tysięcy szklanek otaguję jako szklanki i 500 tysięcy karafek otaguję jako szklanki, to ja nie wiem, czy sztuczna inteligencja mi rozpozna szklankę od karafki. A mówię to dlatego, że w tym nadmiarze informacji, tak jeszcze raz powiem, nie boję się wektora dodającego mi prawdziwą informację do tej macierzy stanu. Boję się wektora informacji, nowej informacji, która mi dodaje wiadomość fałszywą. I wielkim globalnym zagrożeniem i także zagrożeniem dla tej formy globalizacji, nad którą być może sztuczne inteligencje kiedyś będą panowały jako te regulatory, to jest to, że my wynik otrzymamy taki, jak jest wektor, suma prawdziwych wektorów stanu, które opisują nam tą rzeczywistość. Jeżeli te porządki pomieszamy ze sobą, to systemy zarządzania, jeżeli chcemy mówić o skutecznych systemach zarządzania, to będą to systemy czy decyzyjne globalne. Nakarmione fałszywą informacją prowadzić nas będą w ślepy zaułek. I to będzie proces nieodwracalny, ponieważ sztuczna inteligencja drugiej generacji jest to sztuczna inteligencja uczona przez sztuczną inteligencję, bez czynnika jakby ludzkiego. Tego bym się bał jakby w kontekście informacji, też nawiązując do tego, co pan profesor powiedział. I być może te konwulsywne reakcje, które się przejawiają tak czy w ten czy inny sposób, te dylematy i frustracje biorące się z niemożności poznawczych w odniesieniu do tej masy informacji, one mogą mieć rzeczywiście chwilowo też kryzysy przejawiające się w jakimś sposób, że problem globalizacji staje się pewnego rodzaju, czy w ogóle globalizacja staje się właściwie nawet może jakimś kozem ofiarnym, takim wstrząsem, gdzie my się cofamy, gdzieś robimy krok wstecz, nazywamy tą rzeczywistość złą, bo to nam pomoże przez chwilę przetrwać w tym spokoju. Być może tak wygląda, jeśli mówimy o kryzysie globalizacji, może być emanacją tego, ale to już jest w ogóle hipoteza, proszę tego tak nie brać poważnie. Natomiast jeszcze raz to powtórzę, boję się sztucznej inteligencji zbudowanej o nieprawdziwe macierze stanu. Marek Tatała. Chciałem skorzystać jeszcze z okazji, póki mam mikrofon, i odnieść się do kilku rzeczy, które tutaj padły, być może niekoniecznie do sztucznej inteligencji, ale chciałem wrócić do tego tematu jeszcze kryzysu. To być może jest pewne nieporozumienie językowe, ja zauważam problemy, tak? Możemy je nazwać złą zmianą w systemie globalizacji lub w inny sposób, ale no nie widzę na razie jakiegoś zagrożenia kryzysem czy czegoś, co tutaj pan profesor nazwał zdławieniem globalizacji. Znaczy pytanie, jaka jest tego miara? Czy jeżeli poziom handlu międzynarodowego, nie wiem, spadnie pięciokrotnie czy dziesięciokrotnie, to będzie zdławienie, czy nie będzie? Czy być może to już będzie, tak? Ale takie coś nam na razie nie grozi. Jeżeli pan profesor nie będzie mógł już na Amazonie kupić książki anglojęzycznej, to wtedy być może to będzie jakieś zdławienie globalizacji, ale na razie Amazon ma się dobrze, sieci różnego rodzaju społecznościowe mają się dobrze, chętnie oglądamy amerykańskie filmy i posługujemy się językiem angielskim, który też jest pewnym elementem globalizacji. Więc wydaje mi się, że trzeba było po prostu dać jakiś zestaw kryteriów, które będą mówić o tym, że ta rzeka zaczyna się cofać. Na razie ona być może troszkę wolniej płynie, ale to jeszcze nie jest cofanie się, zatrzymanie się czy cofanie. Tutaj został poruszony temat sztucznej inteligencji w kontekście globalizacji, który myślę, że to też jest temat na zupełnie inną debatę, ale chciałem wspomnieć o jednym ważnym wynalazku, który jest o wiele prostszy niż sztuczna inteligencja, który jest kluczowy w procesie globalizacji, bo o takich, myślę, prostych rzeczach często zapominamy. O nich zresztą doskonale mówi wspomniany tutaj Hans Rosling. Ja polecam przede wszystkim wejście na też jeden z elementów globalizacji, czyli portal YouTube i wpisanie tam jego nazwiska. Zobaczą państwo fantastyczne filmy pokazujące to, jak zmienił się na lepsze stan ludzkości, jeżeli chodzi o taką naszą jakość życia, między innymi dzięki globalizacji, rewolucji przemysłowej, kapitalizmowi, wolnemu handlowi. I Hans Rosling robił to w wspaniały sposób. Niestety kilka lat temu, czy w zeszłym roku zmarł, ale też książki jeszcze tej nie czytałem, ale chętnie po nią sięgnę. I myślę, że takim wynalazkiem, który jest o wiele prostszy niż sztuczna inteligencja, który jest kluczowy w tym procesie globalizacji, bo często zapominamy o takich prostych rzeczach. Tutaj też posłużę obrazkiem, jest coś takiego. Nie wiem, czy państwo co tutaj widzą. To jest coś, co zostało
stworzone w dniu, który powinniśmy zapamiętać, bo była to rewolucja w globalizacji. 26 kwietnia 1956 rok, Malcolm McLean, Amerykanin, który zastanawiał się, w jaki sposób uprościć proces pakowania statku, wymyślił kontener przeładunkowy. Ten kontener widzieli Państwo tutaj na pojedynczym zdjęciu. Dziś te kontenery wyglądają tak, czyli ich setki załadowane na statek. To pozwoliło obniżyć koszty w długim okresie transportu 20-krotnie i zrewolucjonizowało de facto handel międzynarodowy. I to są ważne momenty w historii ludzkości, o których myślę, że zapominamy. Inna data, którą myślę, że warto przypomnieć, a też wiąże się z globalizacją, bo tutaj bardzo dużo mówiliśmy o handlu, ale bardzo ważnym elementem globalizacji jest transport. Tutaj z kolei 22 stycznia 1970 roku, pierwszy lot komercyjny Boeinga 747, następnie fale deregulacji w lotnictwie cywilnym w Stanach Zjednoczonych, później w Unii Europejskiej, które zrewolucjonizowały transport, to znaczy pozwoliły praktycznie wielu osobom z tego świata, Europy i Ameryki Północnej, polecieć w jakieś miejsce samolotem. W Stanach Zjednoczonych dzisiaj 80% mieszkańców populacji Stanów Zjednoczonych przynajmniej raz leciało samolotem w swoim życiu. Myślę, że także dla wielu mieszkańców Polski dzisiaj kupienie biletu w Ryanairze czy w innej taniej linii nie jest dużą barierą finansową. Wiele osób może sobie na to pozwolić i to też jest element globalizacji, o której w tej dyskusji często zapominamy, bo skupiamy się na tych wielkich rzeczach, z którymi związana jest wielka polityka, a to jest rzecz, która realnie poprawiła życie ludzi i sprawiła, że ten świat staje się w jakiś sposób mniejszy. I nie był to wynalazek na miarę sztucznej inteligencji, ale też coś w przypadku kontenera może prostsze technicznie, w przypadku Boeinga o wiele bardziej skomplikowane, ale coś, co zrewolucjonizowało świat i będzie służyć ludzkości jeszcze bardzo długo. I ostatnie jeszcze taka uwaga dotycząca samej technologii. No tutaj również warto podkreślić, że te globalne technologie służą nam wszystkim, czasami także w omijaniu regulacji państwa, które klientom przeszkadzają. Przykład znanych aplikacji typu Uber, Airbnb, które często działają obok państwowych regulacji, w niektórych państwach są wręcz zakazywane, ale one od tego państwa pozwalają wielu osobom uciekać, jednocześnie zyskując wielkie korzyści w postaci na przykład tanich usług transportowych. Nawet w sytuacji, kiedy państwo takich rzeczy zakazuje, przykład ostatnio, czy zakaz już obowiązuje od pewnego czasu w Kopenhadze, w Danii generalnie, od razu powstają rzeczy, które potrafią ten system zakazu obchodzić. W tej chwili w Kopenhadze zarówno działają takie shadow Ubery, czyli taki a la Uber w szarej strefie, ale też ostatnio dowiedziałem się, że działa legalnie firma, która oferuje, skoro zakazano przewozu osób, to oferuje przewóz towarów. Można przewieźć telefon komórkowy, książki czy inne dokumenty. Oczywiście, jeżeli ktoś jest tak przywiązane do tej rzeczy, że chce jej pilnować podczas podróży, może z tą rzeczą pojechać i w sposób legalny dalej produkty globalizacji tego globalnego rynku, korzystające także z globalnych technologii, takich jak GPS czy internet, są kilka kroków przed państwem i państwowymi regulatorami i myślę, że to tym bardziej sprawia, że ta rzeka nie zacznie płynąć wolniej, bo w wielu aspektach życia człowieka te przedsiębiorstwa globalne będą to państwo wyprzedzać i nie ma jeszcze może sposobu, jak obchodzić te cła, ale kto wie, czy w przyszłości w świecie kryptowalut i obiegu pieniądza poza jakimś systemem kontroli państwa i tutaj znajdzie się jakaś odpowiedź. Mądry przedsiębiorca być może i tutaj coś dobrego wymyśli. Stefan Sękowski, to może jeszcze zapytam, bo pisze pan o lokalistycznej rewolucji. Jak ona się ma do tego wszystkiego, co słyszeliśmy przed chwilą? Na pewno to, co też od jakiegoś czasu w Nowej Konfederacji staramy się wprowadzać takie pojęcia, taki nowy podział, jeżeli chodzi o ten taki landschaft polityczny, czyli jakby wskazywać na to, że odchodzimy od podziału prawica-lewica, bardziej większe znaczenie ma lokalizm i globalizm. Oczywiście to też nie jest takie proste i zero-jedynkowe, bo też lokalizm może być prawicowy i lewicowy, jak chociażby w przypadku
Stanów Zjednoczonych było widać przy wyborach. Bernie Sanders i Trump mogliby się tutaj znaleźć po tej stronie lokalistycznej, ale po dwóch różnych stronach jednej strony. Więc jakby tak goli wprowadzenia, o co chodzi z tym lokalizmem, czyli jakby próba znalezienia odpowiedzi na globalizację poprzez powrót do państw suwerennych, które moim zdaniem, i to takich suwerennych w znaczeniu trochę XIX-wiecznym, które moim zdaniem nie jest możliwe, ale jednak zawsze na jakąś akcję jest reakcja. No i oczywiście jak patrzymy na rzeczywistość polityczną, czy to w Europie, czy w Stanach, no to rzeczywiście tą odpowiedź widać. Najświeższa kwestia, wiadomo, Włochy. I cóż, pytanie co dalej? No, tutaj też sporo na temat źródeł powiedział pan profesor, na temat źródeł poparcia, potencjalnych, prawdopodobnych źródeł poparcia dla tego typu rozwiązań, które starają się uprościć złożoną rzeczywistość w oczach wyborców. Mam nadzieję, że nie przeinaczam myśli pana profesora, tego, co pan powiedział, ale generalnie no, wydaje mi się, że ta lokalistyczna rewolucja, zresztą co ciekawe, kiedy Donald Trump został wybrany na kandydata Partii Republikańskiej, o ile dobrze pamiętam, to była właśnie ta impreza, no to przyjechali tam Nigel Farage, chyba Geert Wilders też był, więc coś takiego jak, jakkolwiek by absurdalnie to brzmiało, to coś takiego jak lokalistyczna międzynarodówka w jakiejś mierze się zawiązuje. No i właśnie, tu jest pytanie, w jaki sposób elity polityczne mogą na to odpowiedzieć i wydaje mi się, że jednak częściowo zdając sobie sprawę z tego, że przynajmniej ziarnko prawdy w tym, co ci lokaliści mówią, istnieje, starać się to, co rzeczywiście jest w tym prawdziwe, a moim zdaniem prawdziwe jest chociażby właśnie to, że tracimy jako obywatele kontrolę nad tym, nie nad tym czy, ale nad tym jak zachodzi chociażby wymiana handlowa, czy w jaki sposób generalnie wygląda działalność gospodarcza na terytorium danego państwa, no to jednak jest prawdziwe, bo jakby ja tutaj się całkowicie zgadzam z tym, że globalizacja przynosi bardzo wiele korzyści i także z tym, że wiele regulacji jest bezsensownych i nikomu nie służących, oprócz wąskiej grupy beneficjentów, w czyich interesie dane regulacje są wprowadzane. I jakby tak sprowadzając, oczyszczając generalnie te różne zapowiedzi i już jakby później też wdrażanie w życie chociażby tych ceł w Stanach Zjednoczonych, to widać, że one są w dużej mierze realizowane w interesie wąskich grup, a wbrew interesom szerokich rzesz konsumentów. Więc to oczywiście tak, natomiast są, to myślę, że to jest też jakiś truizm trochę, ale jednak są przestrzenie, w ramach których te regulacje są jednak istotne. Bardzo trudno jest rynkowo rozwiązać. Nie chciałbym teraz wchodzić w jakiś, bo to jest zupełnie temat na inną dyskusję, ale chociażby kwestie ochrony środowiska, czy właśnie ochrony konsumentów. Tutaj istnieją bardzo różne, no zawsze można powiedzieć, że chcącemu nie dzieje się krzywda, no ale jednak mało kto z nas ma w domu laboratorium, dzięki któremu może badać skład na przykład żywności czy leków. Jednak jacyś regulatorzy są tutaj przydatni. Pytanie oczywiście, jak oni funkcjonują i jakimi zasadami też, które głęboko jakby te zasady mają swoje korzenie głęboko w jakby zasadach światopoglądowych. No i jakby tutaj kwestia dotyczy tego, żeby o tym, jaki ten jakiś światopogląd
jest u korzeni tych regulacji, no bo o tym decydowali obywatele, a nie właściwie nie wiadomo kto, bo w momencie, kiedy zakładamy, że na przykład znoszenie właśnie barier pozataryfowych ma prowadzić do jakiegoś najniższego wspólnego mianownika, no to w zasadzie to też jest jakaś zasada, ale czy rzeczywiście to jest dobra zasada, no to znowu dochodzimy do punktu wyjścia. No i lokaliści uważają, że taką zasadą powinny być wartości, jakimi kulturowo kierują się obywatele danego państwa. To w największym skrócie mogę tak to powiedzieć. Zresztą jak się na przykład śledziło różne debaty na forum Parlamentu Europejskiego, to można to wywnioskować. Oczywiście Parlament Europejski ma, jeżeli chodzi o decydowanie, niewielki wpływ realnie na funkcjonowanie Unii. Natomiast mówię o realnie, bo już nie chcę wchodzić w szczegóły, jak to wygląda traktatowo. Natomiast zawsze tego typu debaty są dla kogoś, oczywiście kogo to interesuje, ciekawym taką lekcją poglądową na temat tego, jakie aktualnie trendy w ideologiach i programach i doktrynach funkcjonują. No więc z tych debat chociażby można wywnioskować to, że właśnie lokaliści chcieliby, żeby to jednak obywatele decydowali w takich sprawach i tak się właśnie, myślę, ta lokalistyczna rewolucja do tego ma. Czy któryś z panów chciałby się odnieść do lokalistycznej rewolucji? Pan profesor? Ja mam wrażenie, że ten motyw, który nie został przemyślany, sproblematyzowany, to jest taki w ogóle, na ile musimy się godzić z pewnymi procesami, co najwyżej je sobie opisując i komentując, a na ile A, my ludzkość, B, Unia, C, Polska posiada możliwość chociażby ograniczonego, ale jednak podsterowania. Tak? Więc najpierw może o Polsce. Czy sytuacja, w której gdyby się powiódł projekt Trójmorza obmyślony tak, że układem odniesienia jest, żeby w przestrzeni dodatkowej, nieistniejącej integracji północ-południe w naszym regionie, od Bałtyku docelowo ze Skandynawami, aż po Morze Śródziemne, Adriatyk, Morze Śródziemne, powstały obszar integracji, który będzie uzupełnieniem, ale w istocie konkurencją tej klasycznej integracji wschód-zachód unijnej. I w której dzięki naszym zabiegom nastąpi dywersyfikacja wpływów z jednej strony Niemiec gospodarczych, z drugiej strony jedwabnego szlaku Chin i trzecia rzecz inwestycje infrastrukturalne ze Stanów. I dzięki tej dywersyfikacji z polskiego punktu widzenia i całego regionu będzie pewna równowaga. I teraz jest, czy pewne decyzje polskich polityków są w stanie na ten proces, który... Co może pokazać? Że Amerykanie grając z naszym rejonem Europy wywierają pewną dźwignię na Chińczyków, dla których jedwabny szlak ma być wariantem transportu rezerwowego na wypadek, gdyby konflikt z Amerykanami spowodował zamknięcie szlaków morskich, co Amerykanie w sensie technicznym mogą zrobić prosto. A więc inaczej mówiąc, czy mamy dźwignię przy przemyślanej i szczęśliwej konfiguracji zdarzeń, która może na pewne procesy globalne jakoś zadziałać. Raz. Druga rzecz, reakcja Olafa Osicy, że nie jest realistyczne zatrzymanie czy powstrzymanie rozwoju technologicznego czy globalizacji. I bardzo dobre pytanie, na jakim pułapie ta globalizacja miałaby być zatrzymana. Podjabła mi książka z Amazona, która przychodzi do mnie 48 godzin. Ona może przyjść do mnie za tydzień. Bezos postawił sobie zadanie, że ma być najszybszy w dostarczaniu dowolnych. Cała maszyna logistyczna, systemy sztucznej inteligencji tam są po to, żeby jak najszybciej to klientowi dostarczyć. Po co ten hiperkonsumeryzm? Ja przeczytam więcej książek, jak tą książkę szybciej dostanę? A teraz to pytanie. Otóż po II wojnie światowej było przekonanie, że z teorii gier wynika, że konflikt jądrowy jest nieunikniony, zniszczy świat. Udało się poprzez mieszaninę działań prawnych i kulturowych, nieformalnych uzgodnień uchronić świat przed tym.
mi się wydaje, że w którymś momencie jakiś system sztucznej inteligencji musi się wyrwać spod kontroli, rozwalić fragment świata, być swoistą Hiroshimą i wtedy kluczowi aktorzy powiedzą, musimy uregulować cały cyberświat, pewne procedury, pewne procesy i tak dalej. System nie działa tak, że świadomie rozpoznajemy zagrożenie i zawczasu reagujemy. Nie, to musi walnąć coś, czy to będzie kryzys finansowy, czy informatyczny, czy epidemia, czy jakaś fala migracyjna, która rozchrzani pół jakiegoś kontynentu, ale potem nagle ludzie mówią, tak, możemy się dogadać i powiedzą, że te dzisiejsze próby, często przeciwskuteczne, tu się z Pana obserwacjami i zgadzam, regulacji celnych były właśnie nieudanymi próbami przywrócenia kontroli nad procesami, które tej kontroli się wymykają. I teraz w momencie, gdy będziemy mówili, że to jest niekontrolowalne, Joseph Ney, twórca koncepcji sztucznej soft power, chyba półtora roku temu napisał, jak nie weźmiemy przykładu z regulacji wyścigu zbrojeń po II wojnie światowej, przy nie tylko nuklearnych, ale w ogóle, i nie uregulujemy jakoś cyfrowego wyścigu zbrojeń, to nie mamy szansy po prostu, żeby się pewne rzeczy nie powymykały spod kontroli. Mam nadzieję, że te pierwsze konwulsje czy katastrofy, które nastąpią, jeszcze nie będą na skalę naprawdę globalną, tylko lokalną, ale będą wystarczająco silnym sygnałem, żeby pewne procesy uruchomić. I to jest bardzo dobre, ja traktuję to jako zadanie poznawcze, co Pan powiedział. Jaki poziom, że tak powiem, globalizacji, uniformizacji dałoby się pogodzić z jakąś rozsądną wizją dobrego społeczeństwa, a w którym momencie, co mamy z tego hiperkonsumeryzmu? Tylko on generuje pokój społeczny połączony z degradacją relacji międzyludzkich. Pokój społeczny w tym sensie, że ci najbiedniejsi dostają swoje zabawki, prawda, smartfony czy inne rzeczy i nie istnieje potencjał rewolty. Ale czy to, że my mamy świadomość tego, że nic z tego czasami nie mamy, to jeszcze wystarczy, żeby powstrzymać? Hiperkonsumeryzm? Z czego nie mamy sami? Znaczy, czy to wystarczy, żeby powstrzymać hiperkonsumeryzm? To musi być częścią procesu powstrzymania hiperpluralizmu, hiperróżnorodności i tam hiperzłożoności. Po prostu przywrócenie do sytuacji, w której zarówno świat cyfrowy, jak i globalizacja wróci do jakichś faz segmentacji. Oczywiście efekty skali rynkowej będą mniejsze, ale na wielu polach ten konsumeryzm nie zaspokaja żadnych istotnych potrzeb. Przecież już w latach 70. Porsche opracowało, zwróćcie uwagę, pewną perwersyjną formą tego są te systemy planowanego samobójstwa produktów technologicznych, prawda? W latach 70. Porsche opracowało samochód przy ówczesnych technologiach, który przez 20 lat byłby w zasadzie niezawodny. Z powodów rynkowych, miejsca pracy w przemyśle samochodowym czy innym, to nie weszło to w życie. Zakłada się, że 95% samochodów, 95% czasu jest niewykorzystywanych, że car sharing czy jakieś tam inne cuda, auta autonomiczne mają to zoptymalizować, ale oczywiście inne procesy będą zaburzone. Dla iluś milionów ludzi kierowanie jest jedną z nielicznych form podmiotowości, poczucia sprawstwa, gdzie mają poczucie, że oni panują nad własnym życiem, bo mogą kierować samochodem, decydować, czy przeskoczyć na żółtym świetle, czy zahamować. To oczywiście podmiotowość fikcyjna, tak samo jak w grach komputerowych, ale stabilizująca zdrowie psychiczne milionów ludzi. I tu są, moim zdaniem, płaszczyzny, gdzie trzeba dyskutować, ale otwartość na tę dyskusję się pojawi wtedy, czy to będą taryfy, czy wojna celna, czy jakiś kolejny egzotyczny prezydent, premier, czy coś innego. Bo oczywiście to, że tysiące ludzi, że na Morzu Śródziemnym zginęło więcej osób niż wszystkie ofiary Kaddafiego i wszystkich reżimów autorytarnych świata arabskiego razem wziętych, to nie wystarcza. To za słaba jest, za słaby impuls katastroficzny, żeby ci, którzy posiadają jeszcze resztki sprawstwa, dogadali się co do powstrzymania.
Proszę. Ale tak, proszę, oczywiście. Ja tutaj z boleścią, ale taki wniosek sceptycyzm do tego. Przypominam sobie takie lata, w latach 90. czytywałem prasę Xtropia Institute, to była taka organizacja już nieistniejąca, która mocno bazując na takiej idei postczłowieka, posthumanistycznej, próbowała na bazie takich dosyć jeszcze łomnych technologicznie zdobyczy w tamtych czasach powiedzieć sobie tak, my jako ludzie jesteśmy na jakimś tam etapie rewolucji, jako konsumenci moglibyśmy konsumować więcej i dużo jeszcze więcej niż potrzebujemy teraz jako ludzie, gdyby nas rozszerzyć za pomocą cyborgizacji. No i teraz powiem sobie, no, spróbuję sobie odpowiedzieć na to pytanie sam jako ja, jako konsument, bo zgodzę się z panem profesorem, że dla mojego bytu biologicznego, komfortu intelektualnego mi jest wszystko jedno, kiedy moja książka, nawet wreszcie zamawiam na Amazonie, nawet nie patrzę, kiedy ona po prostu pojawia się i jest. Mi to na ten moment wystarczy, ale czy nie uległbym pokusie przy moich 54 latach, kiedy jeszcze 20 parę lat temu słuchawki o pasie przenoszenia od 16 do 25 kHz były dla mnie wartościowym nabytkiem drogim, bo moje uszy miały z tego rozkosz. Dziś już nie mają, ale gdyby mi ktoś powiedział, że do zestawu słuchawek za 1000 coś tam doda mi mikrochipa, który wsadzę sobie w ucho i nagle będę słyszał od 4 do 40 tysięcy, to ja nie wiem, czy się nie zgodzę na tego mikrochipa. A może za chwilę się zgodzę na mikrochipa w oku, który mi pomoże dobrze widzieć na telewizorze nie 4K, ale jakieś tam 16K, które by za chwilę będziemy mieli, wszystkie pojedyncze piksele i tak dalej, i tak dalej. Branża to doskonale wie i tu nie gramy jakby w obrębie ligi etycznie optymalizujących nasze wybory konsumenckie populacji, tylko gramy z branżą produkującą dobra konsumenckie i my w tej grze jesteśmy trochę wiedzeni za nos i za smycz. I tu się boję tego, że nawet my przy całym naszym tej diagnozie i tych naszych zastrzeżeniach do tego, my już jesteśmy wewnątrz tej gry. Ja jako konsument to uczciwie przyznaję, ja jestem wewnątrz tej gry, bo potrafię wygenerować cały katalog produktów, które mnie wciągną w to jeszcze krok dalej, których na co dzień nie potrzebuję. Nie będę z tego powodu ani dnia dłużej żył, ani nie będę bardziej zadowolony z jakości swojego życia, poza tymi momentalnymi przeżyciami. A to się może kończyć wizjami tego typu, że ludzkość jest globalną siecią połączeń neuronowych. Ten słynny upload naszego mózgowego software'u na nowy hardware, gdzie komunikujemy się między sobą już na zasadzie wymiany czegoś, kwantów, nie wiadomo jak ta komunikacja będzie przebiegała, może wygenerować kompletnie fantastyczne nowe wizje świata i nie wiem, czy ludzkość nie ulegnie temu, ale zostałem to otwarty, tak. Nie wiem, co pan profesor. To ja widzę i tutaj, a tutaj już wprost otwarci nie tylko technoentuzjazm, to jest technofilia. A wiadomo, filie są już zboczeniami, prawda? Pan Olaf, tak? Nie, znaczy to bardzo ciekawa dyskusja. Znaczy ja panie profesorze, po pierwsze, no, pan chciałby technologicznej kontrreformacji. No. Ja to nazywam moratorium technologiczne. Ale znaczy ja pana rozumiem, tylko że to jest niewykonalne i myślę, że... Ale tak samo uważano, że jest niewykonalne uchronienie ludzkość przed zagładą jądrową. Tak ale nie, no to jednak jest zupełnie co innego jednak, bo teraz pan, znaczy uchronienie ludzkości przed zagładą, poza oczywiście elementem jakiejś tam racjonalności, o której można dyskutować, no ale właśnie było wynikiem pewnej umowy społecznej, o której mówiłem, to znaczy... To jest tak, proszę zauważyć, że mimo uchronienia ludzkości przez zagładą nuklearną, broń nuklearna była dalej rozwijana i technologicznie jest o wiele bardziej zaawansowana, prawda? Zgodzi się pan ze mną, tak? Znaczy nie ma dzisiaj, nie żyjemy. Ale udało się uchronić przed tak, niekontrolowaną proliferacją. Bo ja może nie rozumiem też, to jest dyskusja spontaniczna, ale ja w pańskim rozumowaniu znaczy, widzę pewną niespójność, bo nie rzecz sprzeczność, to znaczy... Znaczy technologie, tak jak z tą bronią nuklearną, technologie nuklearne są dalej rozwijane. Co więcej, są coraz mniejsze ładunki i tak na dobrą sprawę, to, że nam się wydaje, że nie żyjemy jak w czasach zimnej wojny w stanie potencjalnej, tak, narażeń na zagładę, nie oznacza, że tak nie jest. Do pewnego momentu, tak?
Znaczy, w tym sensie znaczy, uważam, że technologii nie zatrzymamy, nie da rady. Znaczy, możemy oczywiście ją próbować zatrzymać, ale efekt będzie taki jak z tym Uberem, że będzie się wozić, prawda? Czy będzie inaczej nazwało, będzie to samo. Natomiast to, że pan mówi o tym hiperkonsumizmie, to jest właśnie element umowy społecznej. Znaczy, ja uważam, że to jest nadzieja i to jest ta różnica między światem Zachodu a światem Azji. Ona wynika też z tego komfortu, który mamy. Znaczy, koniec hiperkonsumeryzmu oznacza w wielu miejscach na świecie, w Azji, w Indiach, w Chinach, że znowu mamy problem wielu biednych ludzi. Bo oni mają pracę dlatego, że nie tylko oni, ale my też wydajemy tyle, tak? Natomiast możemy przyjąć sobie, tak ja rozumiem, tak? Dzisiaj całą dyskusję, która rzeczywiście w Polsce, ona jest odrzucana w dużej mierze bez sensu, bo jest przypisana łatka ideologiczna, ale całe społeczeństwo, jak zrównoważony rozwój, społeczeństwo, prawda, które kieruje się jakby świadomością środowiska wszystkiego, powoduje właśnie, że jeżeli, że nie konsumujemy ponad miarę, tak? Znaczy jesteśmy świadomi tego, jakie są konsekwencje tego, że nie tylko generujemy nierównowagi ogólnie w systemie, ale że sami padamy ofiarą. I to jest ten element. Natomiast nie zmienia to faktu, że zawsze będą ludzie, którzy będą chcieli i będą mogli skorzystać i pewnie sobie już, ja powiem tak, ja już nie kupuję książek w Amazonie, czekam dwa dni, tylko sobie ściągam na tableta po minucie. No? I uważam, że jakby tu nie widzę problemu, oczywiście w założeniu, że wiem, co czytam i jestem świadomy w tym sensie konsumentem literatury, że nie kupuję tego, co mi Amazon podsyła, tak? No ale to jest jakby element edukacji. Wydaje mi się, że to jest ta strona, którą powinniśmy pójść. Znaczy walczenie z technologią i nawet próba regulować ją trzeba technologię, ale ze świadomością, że żadnej technologii nie regulujemy. Natomiast jest ogromny, zaprzepaszczony potencjał wynikający z tego właśnie, że nie jest to przedmiotem jakby kształtowania postaw konsumenckich, tak? Znaczy, że my za tym płyniemy. I tu jest ogromna rola, państwa, tak? W procesie edukacji, to jest ogromna rola mediów, tak? Tłumaczeniu, że wcale nie musimy, że wiele z tych rzeczy to są impulsy, które są na nas wysyłane. Więc jakby tutaj wydaje mi się, że to nie jest jakaś zasadnicza rozbieżność między panem, jakby problem pan zdefiniował trafnie, a to, że to jest problem. Nie jestem takim pesymistą, uważam, że nic się nie musi. Pamiętam raporty z lat 70. ONZ-u, że ludzkość się nie wyżywi, prawda? Były wszystkie peak oile. To nie jest tak, to jednak jest zdefiniowanie tego problemu, ale zawsze jakoś żeśmy z tego wychodzili. Ja mam wrażenie, że z tego wyjdziemy, tylko musimy sobie zdać jasną sprawę, że zaczęliśmy od tego, dlatego wprowadziłem pojęcie suwerenności, bo uważam, że oczekujemy od państwa rzeczy, które ono dzisiaj w obecnym kształcie i formie nie jest w stanie spełnić. Tak? Francuzi to robili przez wiele lat. Walka we Francji z globalizmem polegała na tym, że jeżeli ma się zaplecze w postaci kolonii i stary kapitał, można sobie przedłużać pewną iluzję tego, że Francja może być absolutnie impregnowana na procesy zewnętrzne. Efekt jest taki, że stracono parytet z gospodarką niemiecką, która miała inną filozofię. Tak? Niemcy wskoczyli na pewien rozwój technologiczny, mówiąc, to będzie nasze. Znaczy my na tym popłyniemy, a nie jak Francuzi powiedzieli, o nie, my tego nie chcemy, to jest zagrożenie. I tu wydaje mi się jakby ta zasadnicza różnica. Dziękuję. Panowie, już zbliżamy do końca, zbliżamy do takich krótkich podsumowań. To potraktujemy jako pana podsumowanie, przykro mi. A teraz po kolei, na początek Stefan Stekowski. Jak widać po tej dyskusji, temat globalizacji jest tematem rzeką i wątków jest co niemiara. Ja jednak mimo wszystko jestem bądź staram się być optymistą w tym zakresie, z jednej strony będąc fanem globalizacji, z drugiej strony zdając sobie sprawę z tego, że musi ona się odbywać według pewnych reguł, a te reguły no, ustalane powinny być w ramach umowy społecznej, w ramach, no, już też nie wnikając jakby w samo pojęcie, które jest problematyczne trochę, ale w dużym uproszczeniu tak. No i generalnie myślę, że też w jakiejś mierze można problemy, te, na które wskazał pan profesor, w jakiejś mierze przynajmniej powstrzymywać na jakiś czas, do czasu, kiedy być może znajdą się lepsze pomysły na ich rozwiązanie. Natomiast generalnie rzecz biorąc, myślę, że pójście drogą totalnej negacji, powrót do jakichś XIX-wiecznych rozwiązań dotyczących suwerenności, no to byłby olbrzymi krok wstecz, na którym stracilibyśmy wszyscy, no ale jednak być może jakiś krok wstecz trzeba zrobić, żeby zrobić dwa kroki w przód. Dziękuję.
Podsumowanie powinno być konstruktywne, więc spróbuję, gdyby to zdefiniować jako zadanie optymalizacyjne, czyli to się zgodzę, że zróbmy sobie taką pauzę. Czemu miałaby służyć ta pauza? Ta pauza musiałaby służyć, że musielibyśmy do naszej macierzystaną dodać nowe zmienne, które pomogą, że to równanie kiedyś już rozwiąże, to znajdziemy się na lepszej ścieżce, bardziej przygotowani do tego, co nam niesie przyszłość. No i jakby to zrobić? To wydaje mi się, że globalizacja przyniosła jeszcze jeden element ze sobą. Natłok informacji, w której jednostkowe problemy znikają w globalnych problemach. My widzimy w telewizji twarze ofiar, prawda, ale jest ich tyle, że to na nas nie działa. Mamy technologię, dzięki której możemy się komunikować właśnie z dowolnym innym człowiekiem na Ziemi, pod warunkiem, że jest gdzieś połączony do internetu i tak dalej, ale nie jest to żadnym nośnikiem naszej ani sympatii, ani empatii. Więc wydaje mi się, że gdyby chcieć jakiś znaleźć motyw i spróbować wykorzystać, żeby to uniknąć zagrożeń, a oderwać się jednocześnie od potrzeby budowania tutaj ad hoc jakiegokolwiek systemu moralnego, który miałby być decydującym czy rozstrzygającym po tym, to wydaje mi się, że musielibyśmy chyba rzeczywiście rozwinąć kompetencje bazujące na możliwości bardziej dokładnego przyglądania się tym odległym podmiotom i tu dołożyć to jakby do tego równania. Bo inaczej to nie ma sensu. Inaczej to będzie tak, że to memorandum, ono da nam czas na odpoczynek, ale ten czas przepalimy fantazjując o tym, co i tak naprawdę chcielibyśmy poza tym horyzontem sobie kupić, przywieźć, zjeść i spożyć. Takie ryzyko zawsze istnieje. Postaram się tak krótko i prosto, jak potrafię, dwie rzeczy powiedzieć powiązane. Po pierwsze, istnieje taki schemat myślenia, który mówi tak, świat nam uciekł, nasze pojęcia, nasza wiedza, nasze teorie za nim nie nadążają. I z tego się wyciąga wniosek, że musimy lepiej poznawczo się udoskonalić, żeby nadążyć za tym światem. Ja odwracam kolejność. Nasze kompetencje poznawcze są właściwe, tylko świat za bardzo się jakby rozbudował, za bardzo zrobił się złożony i my musimy świat dopasować do natury ludzkiej, a nie naturę ludzką, poznawcze nasze zdolności do świata. To jest pierwsza teza. Otóż to wszystko nie jest oryginalne, bo jak klub rzymski zaczął funkcjonować, to powstała koncepcja zero growth, zegizm, prawda? Że jest potrzebny rozwój czy wzrost, który w pewnych parametrach jest ustabilizowany. Oni myśleli głównie trochę w kategoriach, które dzisiaj już zostały unieważnione, że planeta ma ograniczone zdolności wydobycia pewnych surowców niezbędnych do rodzaju tam, powiedzmy, rzadkich metali, ropy i tak dalej i zużyjemy jakby czysto ekologicznie, zasobowo planetę. Z różnych powodów ta perspektywa nie zadziała, ale ta koncepcja zagrożu opatrzona była moim zdaniem złą filozofią, bo ona była opatrzona filozofią radykalnej kontroli urodzin łącznie z polityką aborcyjną i polityką eutanazji. Ja myślę, że trzeba, to jest rozwinięcie tego pierwszego punktu, że mamy świat zatrzymać, a nie wrócić do formuły zero growth, ale nie poprzez złą filozofię śmierci, tylko zastanowienie się, w jakich parametrach ten rozwój może być ustabilizowany, a gdzie on ma, w jakich obszarach ma być ukierunkowany. I bez jakiegoś pewnego przemyślenia tego i na poziomie filozoficznym, i na poziomie technokratycznym, nie damy sobie z tym rady. Ale punktem wyjścia ma być odrzucenie klisze, że my mamy nadążyć za światem. Nie, skoro świat idzie w stronę nieludzką, zgadzam się z tymi tezami pana Olafa, nie, to my mamy ten świat jakby zawrócić, to znaczy powstrzymać, bo to jest prosta teza. Jeśli ja chcę zrobić porządek w jakiejś domenie, to ja muszę ustabilizować warunki brzegowe, w której to funkcjonuje. Nie jestem w stanie przemeblować mojego mieszkania, albo posprzątać go, jeśli jednocześnie ściany są przestawiane i zmieniana jest instalacja wodociągowa i jeszcze przepisy, waluta, za pomocą których miałbym zapłacić gościom, którzy mieliby mi posprzątać mój dom. Pewne warunki muszą być ustabilizowane i w tych warunkach ja mogę kreatywnie działać.
Na koniec chciałbym się jeszcze odnieść do artykułu Stefana Sękowskiego, bo też była to powód do dzisiejszego spotkania. Jest on też poświęcony globalizacji, to jest artykuł z najnowszego numeru Nowej Konfederacji. I tam pojawia się ten fragment o kosztach globalizacji. Ja oczywiście nie uważam, że globalizacja jest bytem doskonałym, bo nie ma bytów doskonałych na świecie. Są też koszty globalizacji, choć oczywiście te korzyści, które widzieliśmy do tej pory, zdecydowanie przewyższały koszty. Ale wydaje mi się, że to, co jest ważne, to identyfikacja przyczyn tych kosztów. I wydaje mi się, że czasami, że niektóre z tych wymienionych tam kosztów globalizacji ciężko tak do końca z globalizacją wiązać. Ja trochę to porównuję z czymś, co słyszymy pewnie od 90. lat w Polsce, czyli coś, co często nazywane jest kosztami społecznymi transformacji, które tak naprawdę są kosztami 40 plus lat socjalizmu, II wojny światowej i wczesnego etatystycznego systemu, który istniał w II Rzeczpospolitej. Ciężko łączyć niektóre z tych zmian. Kapitalizm tylko te rzeczy ujawnił, a nie jej wywołał. I tutaj Stefan wymienia cztery rzeczy. Pierwsze to ulgi dla zagranicznych firm, które korzystają, są przyciągane tutaj do Polski. No i to jest zjawisko w globalizacji, ale źródłem jest fakt istnienia tych ulg. Znaczy źródłem problemu jest państwo, które te ulgi daje. W tym przypadku państwo polskie, państwo słowackie czy inne państwa, które tego typu ulgami chcą zachęcać przedsiębiorców. Wymienione są też pożyczki dla Kauflanda i Lidla od Banku Światowego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, które miały tutaj pomagać tym firmom wchodzić na rynki w Europie Środkowo-Wschodniej. No, Bank Światowy i EBOR to nie są banki prywatne, tak? To też jest decyzja państwowych czy quasi-państwowych instytucji, którą można oceniać, ale źródłem jest znowu pewnego rodzaju interwencja państwa. Pojawiają się ceny transferowe, które są wykorzystywane przez różnego rodzaju międzynarodowe korporacje. I tutaj ponownie one istnieją, ale są w dużej mierze wynikiem konstrukcji systemu podatkowego, który no, w jakiś sposób zachęca firmy do tego rodzaju działań poprzez podatki obciążające dochody firm. Być może rozwiązaniem jest inna konstrukcja systemu podatkowego, który obciąża takie rzeczy, od których ciężko uciec, na przykład konsumpcję czy nieruchomości, a nie dochody czy pracę. I tutaj też mamy interwencję państwa i pojawia się jeszcze problem śmieci, to co ostatnio widzimy, te płonące wysypki. Tutaj z kolei widziałbym raczej to jako kwestię praw własności, które w swojej wąskiej definicji nie uwzględniają czegoś, co możemy nazwać efektami zewnętrznymi, negatywnymi mieszkania na przykład przy takim wysypisku. Dlatego, tak jak wymieniłem, w wielu tych problemach tym źródłem problemu jest państwo i dlatego chciałem zakończyć cytatem z jednego z najwybitniejszych moim zdaniem ekonomistów polskich, Jana Winieckiego, zmarłego kilka lat temu, który dotyczył globalnego kryzysu, ale tego z ostatnich lat, ale który myślę, że dobrze odnosi się też do tych problemów i do globalizacji. Cykle koniunkturalne, spowolnienia i przyspieszenia, ekspansje i recesje, przesadny optymizm inwestorów w ekspansji i przesadny pesymizm w recesji. Wszystko to jest normą w kapitalistycznej gospodarce rynkowej. Ale jeśli mamy do czynienia z aberracją, to rada autora jest następująca. Cherchez l'État, czyli szukajcie państwa. Ponieważ w 9 przypadkach na 10, jeśli gospodarka zachowuje się aberracyjnie, u źródeł tej aberracji tkwi taka czy inna polityka interwencji, a nie niedoskonałości rynku. I myślę, że jeżeli mówimy o problemach, bo nie kryzysie, ale tej złej zmianie w globalizacji, to tutaj też winę ponosi bardzo wiele błędnych decyzji interwencji państwa i je warto diagnozować, żeby lepiej rozumieć ten problem i żeby nie proponować złych rozwiązań problemów, o których dzisiaj dyskutowaliśmy. Dziękuję bardzo.